na 9. kabaretobraniu w naszej zreformowanej szkole. Dobry wieczór! Jesteście tam? Nie pada, ludzie! Proszę państwa, od teraz u nas wszystko nowe. Tak, widzę wielu uczniów, którzy są z nami od 9 lat, ale powitajmy też gorąco pierwszoklasistów, czyli widzów telewizji Puls. Brawo! Na początek złożymy uroczyste ślubowanie, dlatego poproszę państwa o powstanie. Wstajemy. Tak, prosimy, wstajemy. Wszyscy wstajemy. Miało, tak, tak, tak. Tam pani nie wstała, o, już wstała. Już wstała. Proszę państwa, na czas ślubowania wszyscy musimy przyjąć odpowiednią postawę. Poczucie humoru, które będziemy dziś ćwiczyć. A państwu to co, przepraszam? A, dobrze, przepraszam. Jest zwolnienie z WF-u. Dobrze. Poczucie humoru, które będziemy dziś ćwiczyć, świadczy o tym, że rozumiemy i czujemy dowcip. Dlatego jedną rękę kładziemy na rozumie, proszę bardzo. Tak, wszyscy. A drugą na sercu. Proszę pana, na swoim sercu, proszę zostawić tą panią w spokoju. Uwaga, zaczynamy. Dyrektor placówki odczyta treść ślubowania, a państwo na taki znak ręką powtarzają słowo ślubuję. Uwaga. Jeszcze próba. Raz, próba. Prawa strona. Ślubuję. Środek. Ślubuję. Lewa strona. Ślubuję. Ładnie. Uwaga, odczytuję ślubowanie. Głowa też. Uroczyście ślubuję, że do końca ślubowania nie położę nigdzie indziej rąk. Ślubuję. Że będę wsłuchiwał się w żarty, jeśli zrozumiem, będę się śmiał i klaskał. Ślubuję. Ale jeśli nie zrozumiem, zobaczę, czy inni się śmieją i też będę się śmiał. Ślubuję. Że będę starał się jak najrzadziej chodzić do toalety. Ślubuję. Ale jeżeli już będę zmuszony, to zanim wejdę do toalety, to zaczekam, aż poprzednia osoba wyjdzie. Ślubuję. Że postaram się nie spożywać żadnych napojów wyskokowych. Ślubuję. Niektórzy chyba spożyli coś. A jeżeli już będę spożywał, to podzielę się z innymi. Ślubuję. Że jak wrócę do domu, to powiem wszystkim, jak było fajnie. Ślubuję. Brawa, brawa, brawa dla państwa. Po ślubowaniu można usiąść. Proszę państwa, wiele rzeczy się zmienia na kabaretobraniu, ale jedna rzecz się nie zmienia. Zapraszam na hymn kabaretobrania. Jest z nami od 9 lat. Proszę państwa, od niej wszystko się zaczęło. Słowa napisał Artur Andrus. Proszę, proszę, tak? A muzykę Bartłomiej Lewczuk. A wykonał go zespół The Best Four Krzysztofa Mrozińskiego. I studio piosenki Erato Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Myślę, że jesteśmy gotowi na pierwszą lekcję, a wykona ją formacja Szatle. Thank you.
stoi. Źle zaparkowana jest. Także tego. Starszy aspirant Michał Makagon. Przepraszam bardzo. Czy to pana taksówka? Halo? Halo, do pana mówię. Czyli na figurę ze Świebodzina nie poszło? Do mnie? A widzi tu pan kogoś jeszcze? Pana! Pan chyba nie myśli, że mówię do siebie. No, jak nie do siebie, to do kogo? Do mnie czy do pana? Do pana. Czyli do siebie. Nie do pana, do mnie! Ani do pana, ani do mnie! To się, kurde, sytuacja komplikuje. Mówię do... Kombinuj, chłopie, kombinuj. Mówię do... Do właściciela tej taksówki. A czy... Pojazd jest źle zaparkowany. Będzie mandacik. No nie, no kurczę, panie władzo, tam od razu mandacik, nie? Może najpierw jakieś pouczenie. Proszę mieć ręce przed posiłkiem. $200? Ma pan 5 minut, żeby przestawić samochód. Miłego dnia. Mówiłem ja do pana. Miał. 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 No super mi się dzień zaczął. Najpierw pies, teraz kot. Jeszcze mi tylko baby w ciąży brakuje. No, dla pani mogę być wolny. No. Gdzie pani sobie życzy? Do szpitala. Aha. A którego? Najbliższego. Jedź pan szybko, panie wolny. A co, pali się? Wręcz przeciwnie. Wody mi odeszły. A gdzie? Już kurwa, do Bałtyku. Proszę panią, ja do pani nie przeklinam, tak? Pani jest w ciąży! Dlaczego pan jeszcze nie odjechał? Panie władzo, nie mogę, wody mi odeszły! No jedź pan, no, no jedź jadę, pan! Jadę, no. Jadę, no! Lunia? Teodor? Lunia! Jesteś w ciąży? Nie, Bobu się nażarłam! Jadę z wami! Jedź pan! Szybko! Ale nie, proszę pana, żadne szybko. Ja już jeden mandat od pana dzisiaj dostałem, tak? Anuluję! Jedź pan, ile fabryka dała! Na czerwonym? Po chodnikach? Pod prąd? Jak trzeba będzie, to tak. Zajebiście. Jak na taksi 4, nie? Tam jeździli z Kodą Fabią? Nie czepiaj się pan. Jak woźnica dobry, to i kucyk będzie zapierdalał galopem. Zaczęło się! Co? No port głąbie! Był pan kiedyś przy porodzie?
Nie. Jedyny poród, przy jakim byłem, to mój, ale to tylko dlatego, że matka mi kazała. Teodor, odbierzesz dziecko. Ja? Tak. Ja nie mogę, mnie wszystko z rąk leci. A ty jesteś policjant? Czy dupa wołowa? Ja bym się bardziej przychylał do tej dupy. Panie, prowadź pan lepiej, bo mandatu nie cofnę. A tam, panie, co mi tam mandat? Jak pani Ela urodzi w mojej taksówce, to później gówniarz będzie miał wszystkie kursy do końca życia za darmo. A co jak policjant odbiera poród? To się trzeba modlić, żeby dziecko nie szczekało. Elunia! Damy radę! Wchodzę do akcji! Ma pan jakieś narzędzia? Co? Narzędzia. Ta, pewnie, że mam. Trzymaj pan. Elunia? Jakie mamy rozwarcie? Odbiło ci? Odbiło ci? Przecież to nie jest sterylne. A no tak. Cholera, wiatr był dzisiaj w moją stronę. Elunia, sterylne mam. Sterylne masz? Tak. To się weź i wsadź. Sobie? No odłóż to, kretynie. I lepiej sprawdź, czy widać główkę. No nie. Tylko nie to. To nie może być prawda. No ale co? Ma pan przyterminowaną gaśnicę. Ta główka! A główka pracuje! Spokojnie, kochani, spokojnie. Już prawie jesteśmy. Już prawie jest! Nienawidzę was! Jesteśmy! Jest! Chłopak! Od razu ubrany! Cud! Nie ma policjanta! Jest! Nie ma policjanta! Jest! Na ziemię! Raczkuj! A jak będzie miał na imię panielu? A jeszcze nie wiem. No to może po tatusiu. A, Dupek nawet nie wie, że ma dziecko. Ej, powiedz, Elunia, takiego spotkania ze mną to się nie spodziewałaś. Ileśmy się nie widzieli? 9 miesięcy. O, panie Kalczyński, tak... Dobrze, że pan jest. Czego pan właściwie uczy? EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa. A, to widzi pan. W ramach tego, że wracamy do tego, co dobre i sprawdzone, od tej pory będzie pan uczył przysposobienia obronnego. A, czyli PO. Ja pana bardzo proszę, bez skrótów, bez skrótów. No, ale to się kiedyś tak nazywało, za dawnych czasów jeszcze. Pan chce tu pracować, ja chcę tu pracować. Na co nam polityka w szkole? Unikajmy polityki, tak? Mówmy po prostu przysposobienie obronne. Niech pan najlepiej zapomni o tych dwóch literach. Rozumiem. Dobrze, to kiedy pan będzie zaczynał zajęcia? No, według planu pierwsze zajęcia zaczynam w... niedziałek. Kiedy? Niedziałek. Jest to dzień, który następuje, który jest przed wtorkiem. Poniedziałek. Pan to wiedział. Ja się bardzo cieszę. Edukacja w sytuacji zagrożenia jest bardzo ważna. Ja mam tylko jedno pytanie, panie dyrektorze. Kiedy przyjdzie z wydawnictwa dręcznik? Podręcznik. Pan to wiedział.
Jutro wyślę pismo, żeby wreszcie ten podręcznik przysłali. No, ale bez podręcznika pan da radę. No pewnie, że dam. No to tak, o czym pan będzie mówił? Zgodnie z zaleceniami ministerstwa, uczniowie winni znać zasady udzielania pierwszej mocy. I zasady lawalki. Co takiego? No bo teraz na wojnie nie walczą ludzie, tylko takie równe jazdy opancerzone. Coś jeszcze uznaje pan za ważne? Tak, no i że są drony i że taki dron leci, wysyła kot i wysyła rakietę. Po co ten kot? Po co ten kot? Czy nie może pan po prostu powiedzieć sygnał? To jak pan będzie pisał to pismo, niech pan nie zapomni wpisać sygnał czytowy. Inaczej dręcznik nie dojdzie. Dobrze, coś jeszcze pan uznaje za ważne? Tak, aby nadążyć za technologią, uczniowie winni znać, jak wygląda broń nowoczesna. Znaczy taka świeżo wymyślona. No i chodzi o to, aby ucznia wykształcić na prawdziwego laka. I że każdy lak dlega wszechnemu obowiązkowi obrony. Dobrze, dobrze, dobrze. Zatwierdzam panu ten program. Dobrze, proszę bardzo. Już panu podpiszę. Tak. I pyk. Proszę. Panie dyrektorze, ale pan na pieczątce ma przysposobienie obrony na dyrektora. Co? Gdzie? No tutaj. PO dyrektora. No taki napis. PO napis. No nie da się. Nie da się bez polityki, no. Pan się tam pójdzie przygotować, tak? Dziękuję, tak? A ja muszę oddzwonić, bo przez 7 nieodebranych. Halo? Halo? Nie, to nie jest sklep obuwniczy. Nie, nie mamy drewnianych chodaków. Ze szkoły dzwonię, bo pan do mnie dzwonił. Kim pan jest? Jaka Krysia? Kim pan jest, panie Krysia? Tak, w 107 dalej mamy te zielone ławki. Tak, tak, tak. Gdzie pan siedział? Za co pan siedział? A, wypuścili pana. A w ławce pan siedział. Nie, nie, nie. Co pan zostawił? Kredki? Kiedy? 50 lat temu? No niech pan przyjdzie sam sprawdzić. Przed państwem Jerzy Kryszak. Doniosłem. Z Warszawy tak jadę. Na masce miałem. Specjalnie dla was. Świeży żar z Warszawy. Powiem wam, ja się... Co się dzieje? A tak. Tak, żeście mnie teraz wystraszyli. Myślałem, że to jest protest. Dajcie spokój. Tak to jest. Ja zawsze mam tak. Jak wychodzę, to leję. Co to jest? Ja powiem wam tak. Cicho odstawiam, bo to jest kaganek oświaty. To jest specjalnie dla was. Jak ktoś zmarznie, niech się przyjdzie tu ogrzać. Uwaga, stawiam wam. Co chciałem powiedzieć? Ostatni raz, wiecie co? Ja mówię, człowiek uczy się całe życie. Wyjechałem do was tutaj o 13 z Warszawy. O 13, mówię, spokojnie dojadę. 4 godziny, nie mogło być takiej pogody? Nie mogło być? 4 godziny, słońce w oczy, cały czas. Im słońce niżej, tym ja... Po prostu dramat. 4 godziny, ja powiedziałem, ostatni raz, który to już błąd w życiu. Ostatni raz jadę na zachód o zachodzie. Nie wolno, po prostu nie wolno. W południe nie wolno jechać na południe, a na wschód tam nie ma po co w ogóle jechać. Natomiast, jak powiedziałem, muszę wam powiedzieć, że podziwiam to, co się działo. W Warszawie w tej chwili jest luz, po prostu luz. A pada, tak samo pada w Białowieży jak tu, tylko tam świerki padają. Widzieliście te belki, na których siedzicie? Widzieliście te deski? Ile tu jest kornika? Widzieliście, ile tu jest kornika? Po prostu jutro będzie amfiteatr równany z ziemią. Z rozkazu Szyszki. Szyszko jest tak twardy, że jemu kornik nigdzie nie wejdzie. Natomiast, od razu mówię, powiem wam tak, to światełko, przywiozłem ten kaganek pełno w Warszawie po tych wszystkich turystycznych aferach. Powiem wam, jak w Rzymie zabrakło wody, susza.
pożary w Hiszpanii. Wszyscy turyści do Warszawy. Ile tego chodziło, powiem wam. Ile tłumy w te i we w te. Były wycieczki z Japonii i z widziałem, był film z Wietnamu, jak idą cztery Wietnamki i przewodnik. I one mówią tak, zwiedzanie miasto, mówią tak, ze świeczką i z aparatem. I tak, a co to, a co to? A on mówi tak, a to jest parlament. A ona mówi tak, to jest lament, to jest lament. A co to, a co to? Ona mówi tak, to jest sąd. A ona mówi tak, a to jest swąd. A co to, a co to? Ona mówi tak, a to jest pałac Dudy. A ona mówi, a to jest pałac Dudy. Pałac! Pałac się mówi. I powiem wam, tych światełek jak poszło, jak się, nie wiem skąd w ogóle się to rozniosło, prawdopodobnie się wzięło stąd, że wszyscy na świecie pomyśleli, że Warszawa to jest ciemny gród albo prądu zabraknie. Wszyscy z tymi świeczkami. Jak stanęli przed pałacem, się okazało, że oświeciło prezydenta. I jak zadudniło, i jak zawyło, jak zawetował, świeczki zgasły. Powiem wam, naprawdę idzie na bohatera. Sztaka odwaga. Przecież prezes mógł go po prostu, wszystko mógł. A nie? On nie. On, widzę, wyraźnie idzie na pomnik. Jak się przesunie Poniatowskiego, będzie dwóch na koniu. Mówię wam, idzie w tę stronę. To już jest... ale najgorzej to Ziobro przyjął to bardzo źle, bardzo źle. Prezes powiedział, że przez godzinę, tylko mówili tak, nie przechodźcie do prezesa, bo to jest JFK. Ja mówię, JFK, no to jest John Fitzgerald Kennedy. On mówi, nie, nie. A kto to jest? To jest Jarosław Furia Kaczyński. No ale się okazało, że potem powiedział tak, co trzeba wyciszyć, uspokoić, a we wrześniu i tak zrobię to, co chcę. Co chce prezydent. Natomiast Ziobro bardzo to źle przyjął, powiedział, o, bo to jest, bo to był jego wychowany. Się okazało, że Duda to jest wychowany. Ziobry. I Ziobro powiedział tak, albo wielkość, albo groteska. No, czyli inaczej mówiąc, albo pałac, albo albo nie wiadomo co. Albo śmiech na cali. I będzie znowu modny szlagier. Śmiej się w pałacu. Ale powiedzcie mi, co chcecie. Już poszły, jak ja nie lubię tych plotek, już poszły plotki, że pana prezydenta nie interesuje to, co się dzieje w Polsce, w Senacie, w Sejmie, że go nie interesuje, że tylko jurata i się buja na hamaku. Czy tak, coś takiego. Czy na leżaku. Że skuter i to. A on się nie bujał. Nie bujał się. On się wahał. Ale wygląda mniej więcej tak samo, tak? Ale co innego znaczy? I w końcu się zawahał, nie w tę stronę według partii. Oj, powiem wam naprawdę, ale idzie. Ja też to, jakoś człowieku się to też udziela nerwowo, powiem wam, ja obudziłem się w nocy, wiecie co mi się śniło? Że mi coś padło, śni mi się, że mi coś padło do oka. Jak wstaję we śnie, wstaję, idę do łazienki, patrzę w lustro, a ta morda taka. Jak, no po prostu kanalia patrzy na mnie, ja mówię, dotknąłem ręką lustra, obudziłem się. A, ale mam coś w oku. No to idę do łazienki, patrzę do lustra, normalna morda. Nic ciekawego, taka jak zawsze, normalnie. Także to, ja mówię, ale to się, to naprawdę się gdzieś człowiekowi udziela, więc albo cały czas coś gdzieś, jakieś afery na okrągło, albo przedwczoraj jadę i przez radio mi mówią, że biją Misiewicza. Ja mówię, jak? Ulubieńca pana Antoniego biją? No biją Antoniego. Zadzwoniłem do kolegi i mówię, ty, biją Misiewicza podobno. A kolega mówi, jak to, pobili? Ja mówię, no nie wiem, mówią, że biją w radio. Gdzie biją? W Monie biją. A on mówi, nie, oni mu robią monetę. Ja mówię, jaką monetę mu robią? No monetę robią, taką pamiątkową, taki moneta w sensie medalu. Dla najbardziej takich zasłużonych. I to mu tam wybijają. Nie wiem, czy z głowy mu wybijają, ale mu wybili. Ja mówię, a wiesz, jak to wygląda? On mówi, wiem. No jak to wygląda? Mówi, pięknie. Pięknie po prostu wygląda. Mówi tak, że jest, jak jest moneta, tak? To z jednej strony jest napisane tak. Zasłużony na dole Bartłomiej Misiewicz. Fajna moneta, fajna moneta. Nie wiem, co za to można kupić. To godzinę temu wyszedłem, chciałem kupić śliwki. Ja mówię, ile te śliwki? Ja mówię, dlaczego tak drogo? Ona mówi tak, bo to pierwsze. A ja te truskawki, dlaczego tak drogo? Ona mówi tak, bo to ostatnie. Ja mówię, to wszystko tak zdrożało? Ona mówi, nie, ale niech pan spojrzy w górę. Ja spojrzałam, ona mówi tak, niech pan zobaczy, jak masło poszło w górę.
Ja mówię, no może już, może krowy się źle niosą, czy coś takiego. W każdym bądź razie ta moneta mówi tak, a jak odwrócisz, to co jest z drugiej strony? A mówi, a po drugiej stronie, mówi, to jest po prostu wyryty orzeł. Ja mówię, no czyli, a on mówi, no czyli profil Misiewicza. No czyli po prostu znak orła. Orłać, no powiem wam naprawdę, no i zobaczymy we wrześniu, co będzie. Natomiast zobaczcie, jak to wszystko się inaczej, wszystko się inaczej, jak to się wszystko zmienia. Jak była taka sytuacja, pamiętam to głosowanie w nocy, patrzę, 235, ustawa przeszła. Jak wstaje pan Kaczyński, widzę zadowolony, pruje tam w te drzwi wyjściowe z tyłu i podobno słyszeli, jak na korytarzu zaśpiewał. Witajcie w mojej bajce, ja zagram na fujarce. Tusk wszystko nam wyśpiewa, a Szyszko wyrżnie drzewa. Witajcie w mojej bajce, ja zagram na fujarce. To wszystko nam zamruczy, bo mruczyć też się uczy. Witaj i świeci dla was! Jerzy Kryszak. Proszę państwa, podobno w całej Polsce pada, ale my pokażemy w Polsce, że można się bawić w deszczu, prawda? Zielona Góra jest mocna? Liczymy na was, kochani. Za chwilę znowu przechodzi i będzie dobrze. Zapewne wielu z was zastanawia się, czemu te niewygodne ławki w amfiteatrze nie są remontowane. Tak się domyślam. No te ławki mają ze 30 lat chyba. I nie są remontowane planowo, ponieważ czekamy, aż zostaną wpisane w rejestr zabytków. Proszę, proszę, tak. Tu są zaplanowane brawa. Jak zostaną wpisane do rejestru zabytków, to wtedy dostaniemy dotację z Unii na odrestaurowanie tych zabytkowych ławek. Wtedy przyjadą specjaliści, odrestaurują, chyba. Problem jest tylko taki, że być może na zabytkach nie będzie wolno siadać i wtedy będziecie musieli państwo oglądać kabarety na stojąco. Chyba. Proszę państwa, przed wami kabaret Chyba. Ten dach w tej mojej firmie naprawić jednak, bo to nic nie daje jakoś. Dobra, nieważne. Pani Janetko? Panie dyrektorze! Pani Janetko? Panie dyrektorze! Proszę pani. Proszę pana. Kobito. Mężczyzno. Babo. Chłopie. Słuchaj mnie. Czy pan Ślimak już przyszedł? Już dawno. No to niech wejdzie, tak? Ale ja go nie mogę wpuścić. Dlaczego? Bo nie był umówiony. Cholera, i zawsze to samo. Nie był umówiony i nie był umówiony, no. Kurde, blade. Słuchajcie, ostatni cukierek. Ostatni, no. Jak Boga kocham. Pani Anetko! Panie dyrektorze! Proszę otworzyć drzwi od gabinetu, będzie niespodzianka. O, już! Uwaga! Hop! Cukierek! Panie Ślimak, teraz! Jezus! O, dobrze. Tak jest. Bardzo dobrze, panie Ślimak. Kurde, zbankrutuję przez tą babę, no. 2 kilo cukierków w jednym tygodniu, no. A ostatnio do mnie w ogóle nie chciała z kibla do gabinetu wpuścić. Się pytam, dlaczego? Nie był pan umówiony. Dobra, to nie jest nasz problem, kurde. Panie Ślimak, to jest nasz problem. To jest pismo, panie Ślimak, mi zamokło, rozumiesz pan, zawilgotniało. Pismo z Brukseli. Albo zaczniemy przestrzegać poprawności politycznej, albo wezmą mi tą na naszą firmę, zamkną w cholerę, panie Ślimak. I teraz niech pan się skupi, bo uwaga, będę czytał słowa, których od dzisiaj nie wolno używać w naszej firmie, jasne? Tak. Uwaga, słowa zakazane to czarny. Czarny. Żółty. Żółty. No mówię, że nie wolno mówić, to pan jeszcze powtarza, no. Powtórzę. Zapamiętam. Nie powtórzę. Nie zapamiętam. Ja nie wiem, jak pan szkołę skończył, panie Ślimak, naprawdę. No. Każdą klasę powtarzałem. Aż zapamiętałem. Normalnie as. Dobra, panie Ślimak, błagam pana, niech pan się skupi, no. Może pan chce kawy? Kawy. Kawy. Pani Anetko, poproszę małą czarną. Małą afroamerykańską poproszę.
Już się robi. Na pierwszym słowie wtopili. Dobra, pan się skupi i pan nie mówi głośno, tylko niech pan sobie w myślach powtarza. Tu w głowie, tu ma pan myśl, tu łeb, 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 tu jest łeb. Tu niech pan powtarza. Uwaga, dalej czytam słowa zabronione. Uwaga, melony. Dynie. Fanatyk, no. I wisienki. A także zakazane jest ku niestety mojemu smutkowi wielkiemu chłupysz oraz chatysz. Co? No panie Ślimak, no. Chłupysz oraz? Chatysz. No, właśnie o to chodziło. Dobra, aha, jest jeszcze druga część, panie Ślimak. Musimy mieć bardziej zróżnicowaną załogę, zatrudniać muszę. No, jak ja bym nie miał zróżnicowanej załogi, wariatka i debil, no. To jeszcze, muszę kogoś z zagranicy zatrudniać, no. Zna pan kogoś z zagranicy? Znam. Kto taki? Trump. Panie Ślimak, myśli pan, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, przywódca wolnego świata, chciałby pracować w naszej przetwórni mięsa coś z niczego? Ja wiem. Zawsze to mniejszy stres. Mięsa można trochę wynieść. Słucham? Głównie mniejszy stres. Pani Anetko, czy my nie mamy tam jakiegoś CV chętnych do pracy z zagranicy? Mam to coś takiego. O, to proszę przynieść do gabinetu. No ale ja go nie udźwignę. Jak to go? To tam ktoś jest? Tak. Z panią? Tak. Żywy człowiek? To natychmiast poproszę go do gabinetu. No ale ja go nie mogę wpuścić. Dlaczego? Bo nie był umówiony. Co? Cholera jasna, ma pan cukierki, panie Ślimak? Tak, pan ma cukierki. Pan ma cukierka zamiast łba, panie Ślimak. Jeszcze pan fabrykę wedla połknął. Jakby było mało. Cholera. Może... Co? Coś się działo, panie Ślimak? Wszystko... No, no, ale no. Pani... Co? Co? Nie, nie, nie. Pani Anetko, bo pan Ślimak mnie przedrzeźnia. To niech mu pan da klapsa. To... Jak klapsa, pani Anetko? No, tak jak mi dzisiaj rano. Pani Anetko, to było raz i przez przypadek. No nie wiem. Upuścił pan papiery, schyliłam się i wyraźnie poczułam. A to było takie bardziej chłupysz czy chatysz? To... Takie bardziej... Oj, oj, oj. Jak się pani nie zamknie, to będzie Ola Boga następnym razem. Proszę bardzo, jesteśmy poważną firmą. Ja jestem szanowanym szefem i proszę natychmiast wpisać tego pana, wziąć długopis i go po ludzku wpisać do kalendarza na już. Wpisałam. Co, już? No, można? Można. No. Tylko trochę tym długopisem monitor porysowałam. No. Pani Anetko, no... Ale spokojnie, wypoleruję pilniczkiem. No pan niech już idzie. No, niech pani go wpuszcza, dawaj. O, chodź pan, chodź pan. Chodź pan. O, dzień dobry. Dzień dobry. Ja biedny uchodźca, długo szukam pracy. Oj, no bardzo mi przykro, no. Może cukierka na osłodę. Skąd pan ma cukierki? Od pani Anetki. Jak się umówimy? Wisisz mi 2 kilo cukierków. A ty mi wisisz 2 pensje. Nie ma tematu. Na zgodę? Wiesz, gdzie se możesz wsadzić tego cukierka? Między chłupysz a chatysz. Mi, ja 3 dni nie jadłem. 3 dni? To się trzeba zmusić, no. Masz cukierek dla uchodźcy. A, no. Jedz, dobra. A, i panie uchodźca, następnym razem, jak pan będzie do nas tutaj przychodził... Jezus, papierkiem pan żre, daj pan spokój, no. Drugie danie. Co to ja mówiłem, że... A, właśnie, jak pan tutaj następnym razem aplikuje, to wystarczy mailem CV wysłać, nie trzeba osobiście przychodzić do nas. Próbowałem, no. Nie mogłem znaleźć litery. Ale nie ma takiej litery w naszym alfabecie. Ale w moim imieniu jest. 12 razy. Co pan, to jak pan się nazywa? Abdul Shabdul Khabrar Ichfar Khashti Ichti Rachti Fochti Fichti Ichti. Faktycznie sporo. Cukiera! Panie Ślimak! Proszę. Dziękuję. Proszę, proszę, niech pan... Nie wypluję! Zjem do końca! No. Panie Ślimak, repeta! Nie! Teraz to moje imię! Już? 12. Dobra. No to w takim razie, panie charczący... Zatrudniam pana w naszej firmie. Gratulacje. Jest pan zatrudniony. Szybko! Szybko, proszę bardzo do działu kadr. No. Szybko. No. Jeszcze pani Anetka musi go wprowadzić w system, także no. Ciekawe, czy był umówiony. Właśnie. Pani Ślimak. Kawa gotowa!
Znakomicie. Panie Ślimak, jeszcze jedna taka sprawa delikatna została, bo oprócz tam uchodźcy i zagranicy musimy zatrudniać przynajmniej jednego człowieka takiego, jakiego wie pan. Takiego... Hydraulik. Słucham? Nie, kupi pan jest takiego, że wie pan, no, trochę tu, ale trochę też tam. Kurier. Co? No zależy co roznosi, no to... Nie no, chodzi mi o... Dobra, powiem wprost. Musimy zatrudniać przynajmniej jednego ciepłego. I teraz moje pytanie jest takie, panie Ślimak. Pan jest ciepły, panie Ślimak? Szału nie ma. Kawa gotowa! Znakomicie. Panie Ślimak, no nie o to mi chodzi. No dobra, powiem wprost. Aha. Panie Ślimak, pan lubi mężczyzn? Gdzie? No, panie dyrektorze, ja mężczyzn... Nie, 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 nie. Chyba, że po pijaku. Słucham? Nie! Nie, 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 na pewno? Nie, na pewno chyba, że mulat. Słucham? Nie! Nie? Nie! Dobra, dobra. W takim razie, chodź pan tu, w takim razie będę musiał pana zwolnić, a w pana miejsce zatrudnić kogoś ciepłego. Co pan na to? O. Wiedziałem, wiedziałem. Kawa gotowa! To niechże ją pani przyniesie! Nie mogę! Dlaczego? Nie byłam umówiona! No i co, cukierki mi się pokończyły, cholera. Najgorsze jest to, panie Ślimak, że ja nawet tej głupiej baby nie mogę zwolnić, bo jedna kobieta musi być zatrudniona, no. Ale momencik. Momencik, przecież ja mogę co innego. Moment. Pani Anetko, nadchodzę. Uwaga. Dzień dobry. Ola Boga. O, no, po robocie, dobra. W takim razie, panie Ślimak, podsumujmy, co my tu mamy. Teraz tak, jeśli chodzi o zatrudnienie, to tak, kobieta jest, bardzo dobrze, kaleka jest, uchodźca jest, ciepły. No to nie, no to poszło jak spłatka, to dziękuję, panie Ślimak. Może pan wracać do swoich zajęć. Panie dyrektorze, jest tak, jeszcze taka jedna sprawa. Tak, słucham. Co pan robi dziś wieczorem? Wun! Wszystko, co to taki szum jest? Cholera jasna, nikt tu nie dba, wszystko tu zabałaganione. Dzień dobry, Zielona Góra, dobry wieczór. Trochę pada, ale damy radę. No. O! O, widzę, że państwo znacie tą twarz. To jest nasz woźny, pan Bednarczyk. Tak, to jest woźny, tylko że pan woźny, kolego, pan woźny. Pan Bednarczyk, tak. No. Właśnie. Dlaczego nikt mi nie powiedział, że to się już zaczęło? No, pan wybaczy, pan jest woźny, pan ma swoje zadania. No, ale na pół etatu woźny. No. Jak? No, na drugie pół etatu jestem pracownikiem kuratorium. Zaraz, od kiedy? Od wczoraj. Jak, panie Bednarczyk? Ale przecież pan ledwo podstawówkę skończył. A mojej partii to nie przeszkadza. Panie Bednarczyk, a do jakiej partii pan właściwie należy? A to jest dobre pytanie, do jakiej partii. Zaraz, bo tu mam legitymację, sprawdzimy do tej. A nie, z tej mnie wywalili, za drugi zegarek wziąłem. Z tej brałem na paliwo, a wczoraj nie mam samochodu. A tu takie SMS-y pisałem do koleżanek, to się wydały, też mnie wywalili. Ale w jakiejś jestem, no. No dobrze, dobrze. Proszę wracać do kantorka, tak? Tak, chwileczkę, bo z kuratorium nikt nie dojechał i proszę traktować mnie jako delegację z kuratorium. Jako delegat mam do wygłoszenia expose. Zadziwił pan tym trudnym słowem. Dobra, przygotowane, proszę, słuchamy. Proszę bardzo. Proszę. Drodzy uczniowie, szanowni rodzice i wy, szanowni pedagodzy, jako człowiek, któremu problemy oświaty leżą na sercu, chciałem przekazać uczciwie i z pełną odpowiedzialnością, że na drugim piętrze zatkał się kibel. I żeby nie korzystać, bo to grozi katastrofą ekologiczną, dziękuję. I pan, panie dyrektorze, musi pan coś z tym zrobić. Ja? Przecież to pan jest od takich spraw. Pan proponuje delegatowi z kuratorium przetkanie kibla? Panie Bednarczyk, bo ja pana zaraz zwolnię. Oj, żebym ja pana nie zwolnił. Ja się powstrzymuję, że ja pana za chwileczkę nie zwolnił. Ja panu przypominam, pan jest tu woźnym na pół etatu. A ja panu przypominam, że teraz jestem z kuratorium. A kiedy pan będzie na ten pół etatu? W wolnej chwili. Teraz ministerstwo postawiło przede mną ważne zadania
Ja jestem na przyczółku oświaty, nie szarpie, buja, ale ja się trzymam. Jak pan się będzie nie trzymał, to się razem utrzymam. A teraz idę, bo mam w gabinecie ważny telefon od pani minister. Bezpośrednio. Pan robi swoje. Nasz woźny. Tak. Jeszcze się pewnie dzisiaj z nim spotkamy. Proszę państwa, a dla was mamy montaż poetycki. Zapraszam serdecznie. Uczniowie i grono pedagogiczne przygotowali na dzisiejszy wieczór specjalny montaż poetycki. Zacznie nasza uczennica Ania. W naszej szkole, proszę pana, zaszła dzisiaj pewna zmiana. Chociaż ciągle stara bieda, szkoła jest zreformowana. A przed szkołą jest wesoło. Są spacery i wycieczki. A że coraz wcześniej ciemno, to wycieczki palą świeczki. Rysia grześnie odstępuje, razem ładnie spaceruje. I choć kiedyś go nie znosił, teraz z Rysiem się przeprosił. Razem chodzą na wycieczki, noszą kwiatki, palą świeczki. I tak jakoś widzi mi się, że przez Jarka Grześ jest z Rysiem. Nie pada, proszę państwa. Zerka pani zza stolika, krzyczy cisza, bo posadzę. Nie wypuszcza z rąk dziennika. Kto ma dziennik, ten ma władzę. I to właśnie z tej przyczyny same dobre ma nowiny. Siedzi poseł, ośle jej ławce, ale i tak dobrze ma się. Bo choć nigdy się nie zgłaszał, ciągle jest w tej samej klasie. I ten poseł ma przyciski. Od przycisków ma odciski. Znów Antosia nie ma w szkole. Pewnie Antoś znów coś knuje. Chodzi Antoś, zbiera trole, na ustawkę się szykuje. No a Krysia ma od dzisiaj obniżone sprawowanie, bo ta Krysia, Krysia Pisia, ciągle w ławce je śniadanie. A kto Krysi to wyciąga, temu Krysia na urąga. Trzeba mieć odwagę, by zwrócić uwagę. Dobra zmiano, witaj w szkole. Znowu będzie jak przed laty. Znów do szkoły przyjdą trole, niosąc kaganiec oświaty. Piękni uczniowie, rada pedagogiczna, proszę o brawa. Brawa dla nieba, że deszcz przestał padać. Witam państwa gorąco w imieniu kabaretu pod Wyrwigroszem w ten słoneczny wieczór. Drodzy państwo, podgrzewamy teraz atmosferę. Atmosferę, jak mi się powiedziało. Nie dalej jak 3 miesiące temu nasz naczelnik powiedział, gdzie go mogą pocałować wszyscy frankowicze. Przyznacie państwo, nie, przyznacie, że trudno by było znaleźć chętnego, który by się zdobył na taką pieszczotę. Bez stosownego obrzydzenia. Ale zmierzam do tego, moi kochani, że nie tylko my mamy kłopoty z płaceniem kredytów frankowych, my zwyczajni ludzie, również gwiazdy pierwszej wielkości. I za chwilę państwo usłyszą, co na temat płacenia kredytów frankowych ma państwu do wyśpiewania, no nie waham się użyć tego słowa, Freddie Mercury polskiego disco polo. Przywitajcie państwo z czcią i nabożeństwem, nie pada już, przed państwem legendarny pan Zenek! Cześć, ostruda, jak się bawicie?
i pięknie, proszę bardzo. Za tym panem wszystkie łapki w górę. Mocniej, mocniej. Troszeczkę więcej wokalu do odsłuchu poproszę. Upa! W wynajętej kawalerce nie mogłem jeść, nie mogłem spać. I choć mi krwawiło serce, zachciało mi się kredyt brać. Co poradzić mogę na to, że mnie omamił pewien bank. Zajebiście fajną ratą, a główną rolę zagrał Frank. Przez kredyty bankowe, bankowe oszalałem. Franki wtedy, gdy brałem mi kredyt, miały blask. Swoje serce spragnione mieszkania im oddałem. Sieje wydymać tak można, tak można. Płacone rady trzy. Nagle pan prezydent udał, że swą ustawą ulży mi. Ciągle nie stać mnie na franki. Andrzej pokazał, że ma gest. Pozostały obiecanki, a głupich prawie milion jest. Przez kredyty frankowe, frankowe Młodzi ludzie na tych dyskotekach, to naprawdę, to strach trawę kosisz. Przecież kosiłem trawę, mi się wplątało w kosiarkę. No, mi oka nie wybiło, cholera. To naprawdę, co robią, to nie wiem, dziewczyna pierwszy raz widzi chłopaka, chłopak pierwszy raz dziewczynę i dawaj tam w krzaki za boiskiem, no ludzie, a potem co, no przyjemnie, a potem się żenić trzeba, no. Idzie taka para, a potem chłopak z dziewczyną do księdza i tego, idzie ślub. I ksiądz tego, i pan młody mówi, no to ile się należy? No a to ksiądz mówi, to tam, ile pan uważa, nie? To dał księdzu stówę, ksiądz popatrzył na pannę młodą, wydał 50. To też tak miałem, przecież
z tym ślubem, no przecież przychodzi do mnie ojciec, mówi, synu, dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień twojego życia, nie? A mówię, tato, przecież jutro żenię, on mi właśnie dlatego. To przecież trzeba wcześniej pomyśleć, to w tych szakach można latarkę wziąć, się przyjrzeć tej dziewczynie, temu chłopakowi. Przecież w nocy wszystko inaczej wygląda niż w dzień, no przecież. A w ogóle to przecież też, już jakby nie tego, to jest apteka przecież, nie? No. Jest apteka i właśnie w sketchu apteka, kabaret rewers. Dzień dobry. Dzień dobry. A szefa apteki nie ma? Chory, grypa. A ja nie mogę być, też jestem magistrem farmacji. Z facetem bym się szybciej dogadał. Nie rozumiem. No wie pani, mam godzinę i 5 minut. Wie pani, no 5 minut na zakupy i godzinę, żeby lek zaczął działać. Jak w reklamie. A jaki to lek? Chodzi o taki lek, żeby mnie za godzinę postawił na nogi. Czyli przeziębił się pan. To co, może jakieś witaminy na wzmocnienie? A co one wzmacniają? No ogólnie tak. No, ogólnie to jestem mocny. Szczegół mam słaby. Jaki szczegół? Ci pani, no... Chodzi o to, żeby konar zapłonął. I przyszedłem po podpałkę. Czyli ma pan kłopoty z erekcją? Nie, słaby dzień mam. Proszę pana, nie ma się czego wstydzić. Wielu mężczyzn przychodzi tutaj z tym problemem. Obecnie to popularne jak katar. No, widzi pani tak, no bo żona ma dzisiaj urodziny, chciała mi zrobić niespodziankę, że wchodzę do domu i od drzwi, ta-da, niespodzianka! No i chodzi o to, żeby było sens robić to, ta dam. No. Dla jasności, chodzi o stymulację erekcji. Żadna symulacja, ma być i już. Ma pan receptę? A nie ma czegoś bez recepty? Spokojnie, zaraz panu coś doradzę, sporo tego tutaj mamy. Tylko przypominam, zażyć na godzinę przed. Specjalnie zegarek ze stoperem kupił. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry. O, witam sąsiada. Kurczę, jaki fajny zegarek ze stoperem. Biega sąsiad. Ale ja widzę, że sąsiada też coś dopadło. Katar. No to tak jak mnie, no cały czas mi cieknie. A mnie nie. To pewnie sąsiad zadowolony. Nie bardzo. A słyszał sąsiad ten nowy dowcip po facecie, co nie może? Przychodzi facet do apteki i mówi, że nie może. Ha. Nie jestem zainteresowany. Z leków, o które pan pytał, mamy do wyboru... A witamina C jest? Witamina C panu nie pomoże. Mi pomaga. A na pewno nie zaszkodzi, zresztą nie wiem, nigdy nie próbowałem. Dobrze, dopiszę panu, ale na pana problem mam do wyboru 2 bardzo dobre leki. Biorę. Który? Oba. No, żeby pan tylko nie przesadził. Najwyżej będzie pożar. Kurczę, ja chyba też mam jakieś zapalenie. Jakie sąsiad ma objawy? Tak mnie ścięło, że nie mogę wstać. No to tak jak ja. To pani mi sprzeda opakowanie tego, co sąsiad kupuje, skoro to takie skuteczne. Moment, jeszcze ja kupuję. Biorę wszystko, co tam pani ma. To coś podobnego do tego, co sąsiad kupuje. No, biorę wszystko podobne, co tam pani ma. No, sąsiedzie, tak się nie robi. To pani mi powie, co sąsiad wykupił, a ja to kupię w innej aptece. Nie wolno pani tajemnica spowiedzi. No to pan dużo zapłaci.
będzie mnie stać, że tak się wyrażę, pierwszy duży wydatek, z którego żona będzie zadowolona. Poczeka pan chwilę, zaraz z panem zakończę. Podjedzie pan od zaplecza, bo to będzie kilka kartonów. To ja poproszę tak, salwie, rutinoskorbil. Oj, proszę, tu jest recepta. Viagrę, bo mam kłopoty z erekcją. Cholera! Panie dyrektorze, no to sprawa jest taka, że ja sprawdzałem te banery na dole. To jeszcze mamy ze starych czasów, tak? Ja się spisałem hasła. Jedno to jest sześciolatki do szkół. Tak, no spokojnie, to pan kazał wieszać kilka lat temu, ale to zaraz wyrzucę. Jeszcze druga jest OFE, gwarancją twojej przyszłości. Zostawić? Dobra. I jeszcze razem budujemy naszą przyszłość. Nie na czerwonym tle, na niebieskim zwiastkami, no. Na co z tego, jak nie ma na czym wieszać w ogóle? No kupiłem sznurek 30 metrów, ale jakiś pacan powiedział na biologii tym gówniarzom, że ten sznurek jest z konopi. 30 metrów sznurka mi wyjerali, no. No to 30 centymetrów zostało, złapałem gnoja, wyrwałem mu z gęby, no. Z konopi, jak się gnoją powie od razu, to wszystko jara, no. Dobrze, przed państwem kabaret z konopi. Gdzie ty jesteś? No gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? W ciąży jesteś? To się jakoś leczy? W szpitalu jesteś, tak? Czyli leczysz? Nie leczysz, rodzisz, no nie, rób co chcesz, tylko poczekaj na mnie. Wstrzymaj się z tym rodzeniem, urodzimy razem, no. To też jest moje dziecko. Co nie wiadomo, czy moje, co? Nawet sobie nie żartuj sobie. Byłem przy tym. No to co, że krótko? Poczekaj, wstrzymaj się na razie, na pa, buziaki, pa. Nie powiem wierszyka, no. Ludzie patrzą. Konik robi ha-ha. Piesek robi hał-hał. A ja cię będę bardzo kochał. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem wysłać to lotka. A polecanym czy zwykłym? Proszę pana, priorytetem, proszę pana. Priorytetem, bo mi się dzisiaj syn rodzi. Mam dzisiaj maksymalne szczęście. Na pewno będzie wygrana. Proszę bardzo, priorytetem. Rozumiem, tak. No. No to czemu pan nie wysyła? Bo to nie poczta. No to co się pan pyta, czy zwykłym, czy polecanym, co? Tak, pan. Pan. Ty. Ja se robię. Panie, puszczaj pan tego totolotka do maszyny, co? Oj, to... Puszczaj pan. Dobra, już. Wszystko samemu trzeba robić. Uważaj pan. Uważam. Popuszczam. Popuszczaj pan, chyba się odsunę. Ta-dam. Poleciał jak kurs franka. Świetnie. Świetnie, proszę. Bardzo proszę, bez żartów. Przepraszam, mam telefon. Tak? Wody ci odeszły? Gdzieś daleko? Chyba nie. No może ja kupię mineralną, doniosę, uzupełnisz? Tak. Tak, jestem idiotą. Tak. Poczekaj, ale proszę cię, ale bardzo cię... Jakżeż ty masz na imię? Kochanie! Kochanie, poczekaj, zaraz będę, tak? No, wstrzymaj się, no, pa. Panie, puszczaj pan tego totolotka do maszyny, no. Ludzie. Ale to złe numery są. A co jest złego w 30? A czemu 30? Bo to jest wiek mojej żony, proszę pana, o. A ma zdjęcie? Ma zdjęcie, każdy ma zdjęcie. No to Dobra, pokażę, nie męcz się. No. Proszę bardzo, moja kobieta.
Moja żona. No. Raczej, prawda? No. To ja to bym skreślił 49. To w multi to jest 54. Proszę pana, bardzo proszę, do maszyny, proszę bardzo. A czeka. A co to jest 40? To jest długość mojej nogi w centymetrach, proszę pana. No to krótka ta noga. Bo proszę pana, liczona bez kolana. Puszczaj pan. No to w takim razie co to jest 20? Co? To jest długość mojej stopy w centymetrach. Stopy. No przecież to... No. To ja już nie pytam, co to jest 5? Nie. 5 jest w calach akurat. 5 jest w calach. To wcale pana nie ratuje. Panie, puszczaj pan tego totolotka do maszyny. Przepraszam, mam telefon. Tak? Wpychaj z powrotem, no! Niech skrzyżuje nogi. Panie. Spokojnie, oddychaj. Nie pan! Spokojnie, powiedz mu, żeby poczekał. Jak to cię nie chce słuchać? Daj mi go do telefonu. No jak nie może gadać, przecież głowę ma na zewnątrz, tak? No proszę cię bardzo, nie odcinaj pępowiny, to jest moja działka. No to nie masz po szpitalu, bo będzie wisiał, wciągaj go. Proszę, połóż się, na razie, pa. Panie, puszczaj pan tego, oddychaj pan. Co jest? Jakbym panu kazał rodzić, to też by pan urodził? Byłem blisko. Panie, puszczaj pan do maszyny to, no. Ale nie będzie wygranej. A co pan jest, medium? Co tu się dzieje, co panie medium? Przerywa pan, traci zasięg? Fiołki nie takie, fizyka nie ta? Firanki na święta? Co jest? Fikasz? No nie, bardzo proszę do maszyny. Nie będzie wygranej, bo nie ma losowania. No to kiedy jest losowanie? Pojutrze. To pojutrze to chyba za 2 tygodnie jest. To puszczaj pan na po. Ale po... Ja nie wiem, czy mówimy o tym samym dniu, wie pan? Prawda. Po... To już wrzesień? Święta chyba. Weź i rodę. Nie będzie wygranej, bo się panu we wtedy syn nie rodzi, tylko dzisiaj. Tak? A żebyś się nie zdziwił, cię załatwię z telefonu. Kochanie, skrzyżuj nogi, tak jest, do środy, skrzyżuj, no do środy, no powaga, no trzymaj. Tak, już czegoś? No. To pobiegnij, zobacz, czy nikt nie idzie. No. Czysto? No. No, dobra, to dawać. Dawać. No, żeby człowiek musiał się po kiblach chować. No to strasznie żenujące. Żenada. Że w ogóle w szkole palić nie wolno. To jest żenujące. Tak. No. A ja to się tak przyzwyczaiłem, że nawet w domu w kiblu palę. No. Co ty? No nie smakuje mi nigdzie idzie. No. Muszę mieć ten dodatkowy aromat. Dobra. Cicho. Panowie, cicho. Ktoś idzie. Panowie, lejemy. Aj. Stop. Fałszywy alarm wydawało mi się. Spokojnie. Jest. Po tacie. To się leczy, daj spokój. Ja już tego nie odzobaczę, no. Dobra, panowie. Co palimy? Bo co? Ja jestem w XXI wieku. Elektronika. Tu się naciska. Aha. I...
I co? I mi chyba akumulator padł. Ty, może na włączonych światłach zostawiłeś? No. Dam ci telefon, po lawetę zadzwoń. Gdzie? We dwóch się nie zmieszczą, nie? Ktoś idzie, panowie, panowie, lejemy! Stop! Fałszywy alarm. Wydawało mi się, że to dyrektor. Tak... Tobie się wydawało? Co? A ja się chyba trochę zlałem. Dawać to, bo przecież nie ma panowie, czasu. Panowie, bo nam przerwa zaraz ucieknie. No. Ja mam klasyczne. A z obrazkiem? No pewnie. Ty, bo zbieram, z jakim? Rak płuc. O, to już mam. Nie, to lipa. No kto to w ogóle wymyślił, żeby człowiek nie mógł w szkole palić? No nie. Odpalić ci? Pff. Nie macie tam, no nie masz jeszcze jednej fajeczki, no. Kurczę, no. Ostatniego mam tu. Masz macha. No, no i ty jesteś kolega, no. No i... No i teraz chyba mogę nie jeść. No, przez godzinę maks. No. Ale w ogóle powiem wam, kto zakazał, żeby w szkole nie było wolno palić? No jakiś but. Dyrektor. A to jest but po prostu taki knypek. Ciul nieużyty. Dyszel od wąż, powiem wam. Ham, kawał chama i debila. Tak mu na... Teraz to się na pewno zlałem. No proszę, Krzak, Wojciechowski, Gumulec. Co wy tam za pęcherze macie? Dużo. Co? Przecież wiecie, że w szkole nie wolno palić. Co ja mam z wami zrobić? Gęby pozaszywać? Jakaś kara musi być, jakaś kara musi być. To może ja będę papierki naokoło szkoły zbierał? No. Ja mogę makulaturę przynieść, tylko niech pan mamie nie mówi, dobrze? No. No. Przecież wiecie, jakiej choroby można dostać od papierosów. Ja wiem, raka. Dzięki temu, że palę, to się dowiedziałem. Nie no, jakaś kara musi być, jakaś kara musi być, no. O kurczę, no to oni dzwonią, no, to my oddajemy. No, wylecimy. Dawaj. Nic nie wyrzucać, co? Dowód chcesz wyrzucić? A teraz won do pokoju nauczycielskiego, brać dzienniki i do klas, bo uczniowie na was czekają. Tak jest. Gamonie, za miesiąc matura. Żeby dyrektor musiał się po kiblach chować. Dobra, tym razem im się upiecze. Ale tylko tym. Przed państwem Stanisław Tym! Dobry wieczór państwu, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Kochani, właściwie powinienem powiedzieć dobranoc, dlatego że chcę powiedzieć kilka słów o polskim Sejmie. A wiadomo, Sejm polega na tym, że obraduje w nocy, prawda? Ale obraduje w nocy tylko dlatego, żebyśmy my, Polacy, mogli sobie pomyśleć, że nam się to śni. Witam wszystkie panie posłanki, panów posłów. Jeszcze nie rozpocząłem głosowania. Ani nie rozpocząłem urzędowania, dlatego że muszę wyjaśnić sprawę laski, którą mam tutaj przy sobie. Jest to laska zastępcza na czas remontu laski głównej. Jest znacznie mniejsza, jak widać, ale też mamy dzisiaj posiedzenie bardzo szybkie, 160 tylko 5 ustaw, więc to pójdzie migiem, bo to przecież każdy dostanie głos na 10 sekund, zanim zdąży dojść do mównicy, to będzie już musiał wracać. Dziękuję serdecznie. Ja powinienem... Dziękuję państwu serdecznie za to ciepłe przyjęcie, naprawdę jest to bardzo
Bardzo miłe, że Sejm jest taki zgodny. Proszę Państwa, ja powinienem właściwie stuknąć laską w podłogę, ale po pierwsze nie mam podłogi, bo wyjechała do arsenału, a po drugie laska jest ogumiona i też by to nic nie dało. Dlatego Panie posłanki pozwolą i Panowie posłowie, że tym razem stuknę odwrotnie. Dziękuję. O. I uważam, że w tej sposób zaczęliśmy. Proszę Państwa, kto z Pań posłanek i Panów posłów jest za przyjęciem uchwały, zechce łaskawie podnieść przycisk i nacisnąć rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw, proszę robić to samo, tylko drugą ręką i tym samym przyciskiem, drugą stronę. Dziękuję. Nie tą ręką, proszę Pana, nie tą ręką, tą samą Pan przyciska, przecież widzę. Tak, dziękuję. Kto nie wytrzymał, dziękuję. Stwierdzam, że ustawa została przyjęta. Dziękuję. Panie pośle, zauważam, że pan, przepraszam bardzo, ale znowu mi upadła. Ja laskę położę na stole, dlatego że laska upaść nie powinna. Jest to symbol. Jest to symbol władzy, którą ja sprawuję właściwie, czyli ona właściwie jest moim symbolem. Właściwie ja jestem symbolem. No właściwie, jakby można było powiedzieć, ja jestem tą laską, proszę Państwa. Bardzo dziękuję serdecznie za uznanie. Dziękuję serdecznie. Zauważyłem, że Pan nie nacisnął przycisku, Panie pośle. Słucham? Pan nie nacisnął przycisku, podniósł Pan rękę, a nie nacisnął Pan przycisku. Ja to przecież mam tutaj wydruk z różnicy pomiędzy ręką a przyciskiem, proszę Pana. Przecież ja widzę, że jest różnica na pańskim miejscu posłowania. Bardzo proszę uprzejmie. Co, gdzie jest pański przycisk? Jak to pan nie ma? Przepraszam państwa bardzo. Będę musiał zwołać konwój seniorów. To nie ma innej rady. Proszę, gdzie jest pański przycisk? Panie pośle, pan ma przycisk na pewno, bo pan przyciska. Słucham? Proszę wstać w tej chwili, podejść. O, widzi pan i przestał. Pan po prostu siedział na przycisku. Panie pośle, więc uprzedzam pana, że to jest ostatni raz. Przycisk się naciska w inny sposób. Ręką się naciska. Rozumiemy się? Dziękuję panu bardzo uprzejmie. Będziemy głosowali dalsze procedury. Będziemy głosowali. Kto z pań posłanek i panów posłów jest za przyjęciem kolejnej ustawy, zechce łaskawie nacisnąć ręką drugą rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tą ręką, którą nie naciska, drugiej ręki. Dziękuję serdecznie. Proszę nacisnąć przycisk. Proszę, kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto nie naciskał przycisku, proszę nacisnąć przycisk teraz, że nie naciskał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę wolną rękę. Panie, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Pani poseł z wnioskiem, tak, formalnym, rozumiem. Formalnym? Nie rozumiem. Co znaczy z normalnym? Co znaczy z normalnym? Jakim normalnym? Czy... Państwo nie rozumiecie, że myśmy już dawno ustalili przez głosowanie, że w Sejmie naszym nie ma wniosków normalnych. Są tylko nienormalne i te nienormalne uważamy za normalne. Rozumiemy się? No dziękuję bardzo. Jakim wnioskiem? Normalnym. Panie, to dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. To nie mamy o czym, nie mamy o czym rozmawiać. Bardzo proszę. Dlaczego pan ma dwa przyciski? Przecież widzę, że pan przyciska jeden przycisk i drugi przycisk. Ja jeszcze nie rozpocząłem głosowania, a pan już przyciska. Skąd pan ma drugi przycisk? Bardzo przepraszam. Pani znowu z tym wnioskiem. Pan poseł zabrał pani przycisk? No panie pośle, naprawdę, przecież tak nie można postępować. Pani jest wzięta właściwie w dwa ognie. Pan trzyma panią poseł za jej przycisk. Proszę bardzo, w tej chwili... Nie, zarządzam głosowanie. Kto z pań posłanek i panów posłów jest za tym, żeby pan poseł przestał przyciskać przycisk pani poseł i naciskał tylko swój przycisk? Zechce łaskawie nacisnąć przycisk i podnieść ręką, drugą rękę. Dziękuję. Jestem za. Głosowało 460 posłów, ja jeden też głosowałem, czyli 161. Wiem, że jest za dużo, ale widocznie maszyna ma prawo omyłkę o jedno posuwanie. Proszę Państwa, bardzo przepraszam, nie rozumiem Pana posła, ale o co chodzi? Jaki tekst? Będziemy teraz procedować kolejną ustawę, numer, ma Pan napisany, który numer? Ja nie... Jaki tekst? O co panu chodzi? Tekst ustawy? Proszę pana, ale dlaczego pan mnie się pyta? Skąd ja mogę wiedzieć, jaki jest tekst ustawy, którą głosujemy? Przecież ona jest jeszcze niewydrukowana.
będzie pojutrze wydrukowana, pan sobie przeczyta, o co panu chodzi. Ja nie rozumiem, co... Jakie protesty, o co chodzi? Ale co jest w tym złego, panowie, panie posłanki i panowie posłowie? Co w tym złego jest, że my procedujemy w ten sposób, że jeszcze zanim ustawa jest wydrukowana i możemy się zapoznać z jej tekstem, to już głosujemy za tą ustawą, żeby była przegłosowana. Przecież nam chodzi o to, żeby jak najszybciej było lepiej, prawda? No to chyba tak, a nie żebyśmy się wlekli ad mortem de frycatam, jak mówili Rzymianie. Co znaczy ad mortem de frycatam? No do przypalonych frytek. No po prostu, że kartofle się spaliły, a oni jeszcze tam dyskutowali. Dobrze. Przepraszam państwa bardzo, ale zauważam, że dzisiaj na galerii mamy młodzież, która przyszła obserwować nasze obrady. Witam serdecznie przedstawicieli młodzieży. Witam serdecznie. Witamy bardzo. Ponieważ mamy... Bardzo proszę. Tak, witamy. I chcę w tej sytuacji skorzystać z okazji i rzucić młodzieży po prostu no jakby garść historyczną, prawda? Więc kochani, Polska w swojej historii miała bardzo dużo okresów różnych. I między innymi miała też taki okres odrodzenia. No jak był okres odrodzenia, no to oczywiście bardzo dużo rodzono wtedy, w tym czasie, żeby jeszcze uzupełnić Polaków o jeszcze lepszych Polaków niż ci, którzy tam wtedy byli. I urodziło się mnóstwo wtedy rzeczywiście wspaniałych Polaków, i astronomów, i poetów, i innych tych hodowców drobiu. Też zaraz to wrócę do tego tematu. Bardzo dużo. Mikołaj Kopernik, kanonier z Fromborka, prawda? Czy następny Jan z Czarnego Lasu, który pięknie opisał, właśnie dał oprawę posłom, nie pamiętam już, greckim czy tureckim, bo to tak było właściwie niewyraźnie napisane. No, warto wymienić też może właśnie Mikołaja Rejsa z tamtych czasów. Mikołaj Rejs, znana postać bardzo. To on, dziękuję bardzo, no właśnie, pamiętamy, panie Mikołaju, pamiętamy, tak. I imię Mikołaj w ogóle powinno być zapisane w kronikach światowych i w różnego rodzaju tych, że to jest polskie imię i że nikt nie powinien tego imienia nosić, tylko Polacy. Dziękuję. I teraz Mikołaj Rejs, no pierwszy zauważył przede wszystkim, że Polacy mają za mało gęsi. A na końcu w ogóle się okazało, że te gęsi kompletnie zniknęły. I wtedy na całą Europę, na całą Polskę, na całą Europę, na cały świat Mikołaj Rejs wydał wielki okrzyk, że Polacy nie mają gęsi, nie mają gęsi i muszą coś zrobić dla poprawy Rzeczpospolitej. Po prostu muszą coś zrobić. I proszę państwa, ja teraz chciałem wstać. Sekundę, przepraszam. No, szczęśliwie skończyło się moje urzędowanie przy stoliku i teraz mam zaszczyt powitać sekstet szanownych pań. Dobry wieczór, bośmy się jeszcze dzisiaj nie widzieli, ale i teraz po prostu już zupełnie jako inna postać zaprosić państwa do Kujawiaka. Bardzo proszę. Siedzą na Kujawach baby na cmentarzu, moczą dla kurażu nogi w kałamarzu. Jedna baba czuje coś ją lekko muska, jakieś polityczne usta. Jakieś polityczne usta. I te usta mówią do tej baby tak: pani droga babo, nie wie nawet jak ja mur postawię, suwerena zbawię, a ubeków wytruje. A ubeków wytruje. I patrzcie, co się dzieje. Polityk sprejem marki, jak w Polsce miło. A tu świeczek znów przybyło. Lecz w tym momencie na szosy zakręcie, reflektory błyszczą i opony piszczą, limuzyna w pędzie, wielki dom się wbija, zdrowaś Radio Maryja. Zdrowaś Radio Maryja. W
Wyszli z głupią miną, ale pyski blade. Ja tą limuzyną nigdy nie pojadę. Zamawiam dorożkę, wygięło mi broszkę, a zdrajcy z polskich ulic won. Zdrajcy polskich też z ulic. Całej tej historii wam nie wyśpiewamy. Wymienić nie sposób nawet wszystkich osób z czarnoles albo jedziane. Zlikwidować sąd najwyższy. Nie ktoś nie sparzy, trudno to ma. Gdzieś ktoś na gitarze ujaw jaka gra. A polityk taktyk przywołuje fakty, których nigdy nie było. Lody kręci, a tamtemu wisi. Zabrali Ali, dodali jady wisi. Znów pustych pełni i portfeli pewni. Na Kujawy nam potrzebni. Na Kujawy nam potrzebni.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Można odpowiedzieć, można nie odpowiadać. W zależności od tego, kto co ze szkoły wyniósł. Raz na występie krzyczałem dobry wieczór. Ktoś krzyknął akwarium. Wynosił ze szkoły akwarium po prostu. Ja będę mówił ten występ do państwa tutaj w amfiteatrze i od razu do telewidzów, nie będę rozdrabniał tego, podzielił, czyli na raz będę mówił, także taka informacja, bo nie chcę, to za długo trwa. I miałbym taką prośbę, żeby ten występ tutaj nie doszedł do mojej żony, że tutaj jestem, bo ona tego nie szanuje za bardzo, co robię. I dlatego ja mówię, że wieczorami wychodzę biegać. A ona pyta mnie... On mnie pyta, ale co, w marynarce? No ja mówię, że tak, bo ja biegam w lepszym towarzystwie. Kadra zarządzająca, maklerzy, przestępcy. Dosyć dobra grupa jest społeczna, naprawdę biorę tak. Zastanawiam się, dlaczego tu państwo przyszliście i zastanawiam się, dlaczego ja tu jestem. I tak sobie wymyśliłem, podejrzewam, że to jest nudy, że nudziliśmy się bardzo i gdzieś zaczęliśmy chodzić. Ja miałem tak życie ułożone, że nudziłem się bardzo, siedziałem w domu, jadłem posiłki o określonych godzinach, a między posiłkami nie miałem co robić, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I z nudy zacząłem dzwonić na policję i mówić im, że u nas na osiedlu na razie spokojnie, nic się nie dzieje. Jakby coś, ja zgłoszę. Mówię, że dresiarz jakiś poszedł do sklepu, ale to widocznie prywatnie, w jakimś celu. Dzwoniłem na pogotowie, że jestem zdrowy. Troszkę gardło boli, ja sobie mleka wypiję z miodem i przejdzie zupełnie. USG sobie ręką zrobię, tak, bo widziałem, jak się robi, także to nie ma problemu. Także chodziłem do galerii handlowych z nudów, wchodziłem do sklepu Zara i mówię im, że słuchajcie, w Reserved mają takie same bluzki, tylko że tańsze, uważajcie. Później znajomi pytali, czym się zajmujesz, a ja mówię, że doradzam wielkim sieciom międzynarodowym. Tak. I to wszystko było z nudów. Dziękuję za docenienie, za te klaski. Troszeczkę nierównomierne, ale okej, ujdzie. Także okej, dziękuję serdecznie. Z nudy bardzo różne rzeczy ludzie robią. Nie wiem, niektórzy mówią, że z nudy do piłki nożnej się garną, ale ja twierdzę, mam inną teorię, że do piłki nożnej to idą no, sława, pieniądze, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest szybki dostęp do opieki zdrowotnej. Dużo szybszy niż w normalnej służbie zdrowia. Tam jest przy linii bocznej lekarz. I bardzo często jest taka sytuacja, że widzimy tacy herlawi, tacy jakieś takie lewi tacy, nawiązanie do nazwiska, no wychwycone, więc bardzo różni. Widziałem taką sytuację na boisku, biegł piłkarz, oni tak biegają mniej więcej tak, coś takiego, i ktoś mu tam nogę podłożył, on upadł, znieśli go ci noszowi tacy, znieśli go, lekarz ogląda go, patrzy, ta, łuszczyca. No. Drugi biegnie, drugi się położył, wyłożył się, leży, znieśli go, próchnica, dwa trzonowce do leczenia. Ale tak niefortunnie sfaulowany został, że kanałowe. No, tak. Także to bardzo dziwne. A najdziwniejszą widziałem kontuzję piłkarza, gdzie upadł na polu karnym, nikt go nie podciął. I zaczął krzyczeć, o Jezu, świat jest straszny. Nienawidzę świata, ja chcę, nie chcę żyć. I okazało się, że to jest kontuzja psychiczna. Naderwanie poczucia własnej wartości. Znieśli go szybko od razu. Tam od razu psychoterapeuta coś mu zaczął gadać, coś wyciągać z niego. Okazało się, że to jest jakieś problemy z ojcem, z dzieciństwa, nieporozumienia. Szybko helikopter po ojca do Suwałk. Ściągnęli ojca jeszcze. Dogadali się i jeszcze wszedł na drugą połowę. Tak. Ale z ojcem, bo mieli być cały czas blisko. Piłkarze, dziwna grupa piłkarze są, bardzo dziwna grupa. Mówi się, że tyle zarabiają pieniędzy, 222 miliony euro jeden tam wziął teraz. Ja bym za niego 180 nie dał, bo nie mam. Po prostu, mam 170, no i co, nie kupię, także. I to jest bardzo dziwna grupa. Oni nie mają pieniędzy, to tak się mówi, że mają. Gdyby mieli, to nie wchodziliby z dzieciakami razem na ten, na boisko. Można by było niańkę wykupić za 50 zł, a tak to po prostu nie mają gdzie zostawić i sobie idą. Każdy wchodzi, także. I to jest pewne, no. Ja trochę wyglądam na sportowca, ale nie jestem sportowcem. Mówią mi, że ty szechista taki trochę, ale nie jestem. Ale często takie pomyłki przez to się odbywają. Ja ostatnio miałem taką przygodę. Biegłem spóźniony do autobusu. To był bieg na zasadzie spóźnienia, niezorganizowany zupełnie. Nie było taśm zabezpieczających, tych kubków z wodą nie było kibiców.
Był tylko jeden wóz transmisyjny do tego. No, biegłem do autobusu, się spóźniłem po prostu i gonię. Ale sprzeciwka biegł taki biegacz, jogginger taki. Oni się charakteryzują takim obcisłym ubraniem, co tu odstaje im wszystko tak. I takim smarkingiem bocznym, takim, takie coś, tak, takie coś robią, no. Bo my, spóźnieniowcy, to albo w chusteczkę, albo w elewację. A oni właśnie tak, o, takie coś robią i to jest na licencji z piłki nożnej. Oni 20 tysięcy miesięcznie płacą i mają możliwość takiego smarkania. No i ja biegnę, on biegnie i on tak mija mnie i tak do mnie machnął, nie? Bo nie machają. A ja tak niechcący, tak machinalnie odmachnąłem, nie? I on pobiegł, a ja tak myślę, kurde, czy ja się w coś nie wpieprzyłem? Czy oni mnie nie zaczną ciągać gdzieś po jakichś urzędach, coś podpisywać trzeba będzie, że ja się zdeklarowałem na coś, czy coś? To ja odwrót i gonię go i tam krzyczę do niego, Andrzej, Bartek, Czarek! Krzyczę alfabetycznie, bo nie znam imienia. Później on nie odwrócił się, to ja funkcją, biegaczu, biegaczu! On się zatrzymał, ja podbiegam do niego, ty, słuchaj, bo przeszliśmy na ty. I mówię, słuchaj, bo ja biegłem i machnąłem do ciebie. No machnąłeś, ty, bo ja chcę wycofać. A ten mówi, ty, jak wycofać? Toż machnięte to machnięte. O, myślę, że rzeczywiście się władowałem w coś. Kurde, bieda totalna. Zacząłem go błagać, proszę cię, weź wycofaj. No ty, ja mam dwójkę dzieci. Na dzieci się zawsze powołuję po prostu. On, nie, nie, już bratu wycofałem raz. Ale nie mówi, co się stało po prostu. Tak, proszę, wycofaj. Zacząłem go błagać. W końcu to się skończyło tym, że on mówi, że dał mi jakiś numer telefonu do Płocka. Mam po 20 dzwonić, ale małe szanse, że wycofa. Także ostrzegam państwa, jeżeli będziecie w takiej sytuacji, uważajcie na takie sytuacje. Nie władowujcie się. Ten żart nie miał do końca puenty, ale poproszę o docenienie mnie po prostu uklaskami. I pożegnam się. Dziękuję serdecznie. Jesteście wspaniali. Zapamiętałem wasze twarze. Wojtek Fiedorczyk, jeszcze raz prosimy brawa. Proszę państwa, przed wami coś wyjątkowego. Takie rzeczy tylko na kabaretobraniu. Jest wiele festiwali kabaretowych w Polsce, ale dzisiaj tutaj przed państwem po raz pierwszy ever, jak mawia młodzież, super duet w premierowym zupełnie sketchu. Jerzy Kryszak i Mikołaj Cieślak. Następny proszę. Idę. Pan idzie, no. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, śmiało. No, dzień dobry. Pan zachodzi, no. Co panu dolega? No, zaświadcz. Jest pan profesor z liceum. Dzień dobry, panie profesorze. Odwróć się! Dookoła! Co to było? 180 czy 360? Co to było? To było... Co to było? 90 razy 4, 360. Jest ty gamonie jeden, ty. Matura! Cicho! Matura! 80... Cicho! 87! Tak jest. Klasa czwarta... Klasa... Cicho! Czwarta! Cicho! Tak. Cicho! Ziółkowski. Obecny chciałem nieprzygotowanie. Nie, zaraz. Przecież ja nie jest to. Z przyzwyczajenia, przepraszam. Dzień dobry, panie. W jakiej pan sprawie do mnie się. Ja po zaświadczeniu swojej zdolności do pracy. A jeszcze. To jeszcze pan naucza, tak? Cały czas, gamoniu, cały czas. Ja przepraszam, bo ja tak sobie obiecałem, że jak pana spotkam, tak, to pierwsze, co zrobię, to ja panu podziękuję, bo ja dzięki panu wyszedłem na ludzi. A widzisz, gamoniu, weź dietę, łapy. Nie lubię, jak mi bakterie gamonia przechodzą na mnie. A wiesz, co ja sobie obiecałem, gamoniu? Tak. Ja sobie obiecałem, że już się nigdy nie spotkam. Ja nawet w tej intencji byłem w Zielonej Wsi. Toś! Na Jasnej Górze! 58 zł, bilet w jedną stronę. Taka inwestycja. I patrz, inwestycja o kandu. Można rozbić, widzisz. Taka inwestycja.
Wie pan, o, jak to się mówi, prawda? Przysłowie takie, pan nie uczył, góra z górą się nie zejdzie, a my się ta, ta, góra z tak. Góra z górą, Gamoniu jeden. Góra, ja tak czekałem, aż ty opuścisz w końcu tę szkołę. Jak już wyszedłeś z tej szkoły, to już takie żeśmy przyjęcie wydali, już takie przyjęcie dałem, że po prostu wszyscy do dziś pamiętają. A jak to ja wyszedłem, to też takie przyjęcie zrobiłem, że nikt nic nie pamięta. Przepraszam, no ale... No tak. Ojej. Tak. No tak, się gadu, nie? Tak, gadu. Tak, gadu, tak. No. I tak gadu. Tak. Gadu. No to powiedz, tak, no to... No. A co to tak robisz? Co tu tak robisz, umiesz, tak? A co tu robisz w ogóle? Tak? No tak, sprzątasz, no co robisz? No ale to też praca, no, także nic to nie przeszkadza, tak. Ja poczekam na lekarza. Zaraz, przecież to ja jestem lekarzem, no chwila. Mój gabinet, mam fartuch, stetoskop. Tak? No, co to nic. Tak. Jak ja założę trampki i krótkie spodenki, to ja będę Lewandowski? No ale to tak. Że chciałem tak tylko zaznaczyć, że ja studia skończyłem. Studia skończyłem? Tak. A widzisz, mogłem nawet pomyśleć, ty miałeś takie inklinacje, miałeś. Tak. Ja pamiętam. Pamiętam pan, tak, to... Jak wyrżnąłeś z Cydrykiem na ławce, ten taki szczegół jeden anatomiczny człowieka. Ja pamiętam, co wyrżnąłeś na ławce. I ja powiem ci, od razu będę strzelał. Jesteś tym, urologiem. Tak. Trafiony? Tak jest, trafiony. Specjalizację w tym roku kończę. Szkołę skończył, maturę, specjalizację, studia, tak trafił. Co ja zrobiłem najlepszego? To wiesz co, Gamoniu, ja myślę, że po prostu ta reforma szkolnictwa to przez ciebie, Gamoniu, teraz jest. Panie profesorze, może jak już pan jest, to może byśmy przeszli do rzeczy. Do jakich rzeczy? Bym pana zbadał, po prostu, czy mógł pan się rozebrać? Możesz powtórzyć? Jakbym pana zbadał, jakby tak. Pan ubranie zdjął. Czyś nie odsypiał? Ja się będę przed uczniem rozbierał, nauczyciel! A to jak ja pana mam zbadać? To przecież to trzeba się no, po prostu... Ty jesteś lekarzem, Gamoniu, kombinuj! No, po prostu, no to stetoskop bym tu przyłożył. Gdzie? Poszedł mi z tym. Ja wiem, co to jest, może mnie jeszcze prąd kopnie. W takich łapach. Dobrze, to może by pan wyniki pokazał, jak pan ma zrobione. Ja mam, widzisz. Ma pan badania? Mam. Zrobione, to... wszystko jest, analiza, wszystko jest. Zobaczył chętnie. Bo ty się nie zorientujesz, tu są początki. Tak. Wyniki zaraz zobaczymy. Co cię człowieku napadło, żebyś ty na medycynę poszedł po prostu? Gdybyś został tam, nie wiem, mechanikiem samochodowym, no to tam parę ludzi by zginęło, ale... Ale w tym przypadku, no to będą tysiące. Jak ty takie byki będziesz strzelał, jak na klasówce. To nie wiadomo, co napiszesz. Nie wiadomo, co napisałeś i człowiekowi stanie nie to, co trzeba. No, przykładowo serce. Czyli to takie wyniki pan ma? No tak, a jakie? No to powiem panu. Pali pan, panie profesorze? Piękny kaszel. Piękny. Bo trenowałem. A pali pan? Tylko jak jestem zdenerwowany. Czyli to dużo? Ze dwie paczki. Ale tylko w szkole. A z alkoholem jak jest? O, nic. Nie pali pan? Ale nic. A nie pije pan nic? Nic. Bardzo dobrze. A listak, whisky, koniaczek? O, nic. Nic, dobrze. Nic. W ogóle nic, ale wiesz co, że żałuję? Bo gdybym wiedział, że tu jesteś, to bym na trzeźwo nie przyszedł. O, matko jedyna. Nie przyszedł. No to ja już
To ja jeszcze pójdę, póki jeszcze zdrowy jestem, bo mnie tu szlak trafi. Zaraz, zaraz. A to panu przepadnie kolejka i będzie pan musiał znowu rok czekać. Osieści. Także, no niestety, nawet ja, ale bym jednak chyba pana zbadał. Także pan usiądzie, jakoś tam odchylimy troszeczkę. Moment, poczekaj. I wtedy poczekaj, pan... Gamoniu. Ja muszę, no wiedzieć, kim mam, ja muszę wiedzieć, z kim mam do czynienia. No mogę panu pokazać legitymację. Krótki sprawdzian będzie. Uczyłeś się? Tak. Wczoraj się uczyłeś? 5 lat. Będzie trudne pytanie. Ze znajomości człowieka. Tak, no to pan pyta, no to już jakoś tam może... Gdzie jest żołądek? Co tu, gdzie jest żołądek? To żołądek, panie, tak? Ja bym nie wiedział, gdzie jest żołądek. Ja się pytam, gdzie jest żołądek? No jest przy dwunastnicy. No gdzie jest żołądek? No przy dwunastnicy jest, no jak pan po prostu krzyczy, to ja się nie mogę skoncentrować, no gdzie jest żołądek? Pan zawsze krzyczał, ja nigdy nie wiedziałem, zawsze dwuja, 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 bo pan krzyczy, no. Panu żołądek to jest dwunastnica, to jest po prostu, ja panu pokażę. Nie dotykaj, nie dotykaj! I z tyłu są korzonki nieleczone, to jest od razu rywa kulszowa. Co powiedziałeś? Rywa kulszowa. Jeszcze raz się wyrazić, po matkę pójdziesz. Gamoniu jeden ty. Nie przy nauczycielu. Panie, będę musiał niestety przytknąć do pana organizmu stetoskop. Przytknę. Musisz? Niestety muszę. Przytknij. Stop. Kuchni najpierw, bo nie lubię zimnego. Kuchnąłeś? I najlepiej przez płaszcz. Mocno przytknę przez płaszcz, to trzeba mocno. Przytyka. Uwaga! Tak. Oddychać! I co słychać? Oddychać! A co słychać? Nie oddychać! Nie oddychać! O, teraz to nie oddychać! Nie oddychać! Nie oddychać! Chcesz mnie uduszyć, Gamoniu? Zawsze na mnie polowałeś! Na schodach też! Dobrze. To może byśmy wrócili do tych badań. Wie pan, to może zobaczmy tak, bo panie profesorze, tak. Najlepiej się trzeba oprzeć obliki i koniec. Tak, żeby to są ścisłe, proszę pana. Ścisłe. I tak, no to popatrzmy, tu jest, no tu nie jest dobrze, bo tu jest, widzi pan, jest 90. Jest 90. No a powinno być, no, góra 40. A. Także no. Aha. A góra 40 powinno być. Aha. No to popraw. No jak popraw, no? No jak ja mam to poprawić, jak... To jest urzędowy z komputera, przecież to jest wydruk. Jak... Ale komputer komputerem, wynik wynikiem. I to nie można poprawić? No ale jak poprawić? Już popraw, tyś! Ty źle powinno być. Tyś! No to... Ma być tyle... No to dobrze. O, jest 40, no, tak jest. Góra 40. No to jest za dużo. Gdzie jest za dużo? Tu jest za dużo. Aha. A tu z kolei jest za mało. A to jest za mało. Tu jest za dużo, tu ma pan za mało. No. No to weź z tego, co jest za dużo, do tego, co jest za mało. Po prostu przenieś, tak? Jak przenieś? Przenieś, no... to się wyrówna. Co się wyrówna? W przyrodzie nic nie ginie, też się uczyłem tego, Gamoniu. Dobra, to przenoszę. Przenieś. No. Jak, wyrównało się? Wyrównało się. No. A tu jest zero. Gdzie jest zero? No zero. A powinno być 40. A jest zero. A jest zero. A jest 40, a no, powinno być? 40. No to zero jest. Daj czwórkę przez zero. A co? A to tak dopisywać mam czwórkę? Dopisywać przed zero czwórkę mam dopisywać? A w dzienniku nie miałeś oporów, żeby dopisywać? To teraz się wstrzymujesz? Pisz tu! No, ale... Pisz tu! Czwórkę dopisać. Pisz, tak. Stop! Jaką czwórkę? Czwórkę to sobie mogę dopisać. Mnie pisz piątkę. Dobrze. Napisałeś? A tego w ogóle nie powinno być. No. Czego to, nie powinno? To w ogóle nie powinno być. To dlaczego jest? No bo nie, bo no dlaczego jest? No bo pan ma to w środku, no to jest. No jak tak? Nie powinno być, to dlaczego jest? No to co mam zrobić tu? A jest? No jest. No to skreśl. Jak skreśl? No przecież widać, że jest skreślone. No to przecież... Nigdy nie skreślałeś, zrób szlaczek, Gamoniu. Wężyk, kwiatki, muchomorek. Dobrze, no zrobione? Dobrze, no zrobione, no, no, no to... No jak wyniki, jak wygląda? No jak wygląda?
No jak, no, no to, słucham, no ten, jak wygląda pacjent, słuchaj, jak wyglądają jego wyniki. No to, panie, no w pełni zdrowe wyniki. Jest pan zdrowy, może pan pracować następne 60 lat. Ja pan zaświadczenie... Słuchaj, demoniu, ty mi nie będziesz mówił, czy ja mogę pracować, czy nie. Widziałeś, ty mi tego nie będziesz mówił. Tak. Ja mogę pracować, kiedy tylko będę chciał. Tak. Dobry lekarz to po oczach pozna. Po oczach, rozumiesz? Tak, ja też po oczach poznawałem. Tak, pan wiedziałem, pan. Który z was. Widziałem, tak, który z was. Albo ma biegunkę, albo brakuje zadania. Pamiętasz, co miałeś najczęściej? Ja zadania miałem właśnie, no. Najczęściej miałem... No. Tak, teraz co masz? Spójrz mi w oczy. Spójrz mi w oczy. Co masz teraz? Też mam. Też masz. Witam w premierowym odcinku naszego programu Ojczyzna, Obczyzna. Nasz teleturniej jest wyjątkowy, bo udział w nim biorą tylko i wyłącznie uchodźcy. Tak. Poznajmy dzisiejszych bohaterów. Z Iraku uciekł do nas Hasan. A z Austrii, proszę, można, on się cieszy, jak biją brawo. A z Austrii za pracą przyjechała do nas Żaneta. Witajcie, kochani, witajcie. Hasan to oczywiście nie jest twoje pełne nazwisko. Dzień dobry. Przypominam, że w naszym teleturnieju mówimy tylko po polsku. Znajomość języka ojczystego jest warunkiem uczestnictwa. Rozumiesz po polsku? Tak. Ja się dużo uczę słów po polsku. Ja znać bardzo dużo słów po polsku i wszystkie zapamiętać tu, w dupie. Ale on jest śmieszny. Czyli twoje pełne nazwisko to? Hasan Emir Nisus Isus Umar. Ja pierdzielę, myślałem, że nas wysadzi. A w skrócie to będzie? Heniu. Żanetko, pora na ciebie. Ja, Żaneta von Schreier, przyjechałam z Austrii. A dokładnie jesteś z? Zielonej Góry. No dobrze, powiedz, dlaczego uciekłaś z Austrii do Polski? A nie, 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 ja uciekłam z Polski do Austrii. Chwileczkę, Żaneta von Schreier. Ja, von Schreier, po mężu. A panieńskie? Foncikowska. A nie, no to chwileczkę, słuchajcie, to zaszła jakaś pomyłka. No niestety nie możesz brać udziału w naszym teleturnieju, bo nasz teleturniej jest tylko dla uchodźców. A ja jestem uchodźcą polskim w Austrii. I co, zatkało kakało? Ale on jest śmieszny, ty z tym humulusem na głowie. Żanetko, proszę go nie obrażać, bo w tym programie nikogo nie obrażamy. No niestety nie mogę dopuścić cię do udziału w tle turnieju, bo pytania dotyczą Polski. Jesteś Polką, wiadomo, że wygrasz. No. Oj, śmiem się nie zgodzić. Ja bardzo kochać Polska, ja dużo wiedzieć o Polska. Heniu chcę grać. Heniu chcę grać. Rodzina! Jeden ponton! To was trochę zniosło.
No dobrze, skoro taka jest wola mieszkańców Zielonej Góry, oczywiście wyjątkowo dopuszczam cię do udziału w tle turnieju. Dankę! Nie, nie, nie Dankę, ciebie. Kochani, zanim zaczniemy, mam dla was niespodzianki. Żanetko, dźwięk twojego przycisku to? Jodłowanie. O, jak miło. Heniu, dla ciebie też jest niespodzianka. Lamentowanie arabskiej kobiety na pogrzebie. Ale niespodzianka. Kochani, uwaga, rozpoczynamy grę. Czytam pierwsze pytanie. Kto skomponował hymn Polski? Ania Dąbrowska. Myślę, Heniu, że możesz mieć szansę na zwycięstwo. A tak z ciekawości zapytam, czy ty wiesz kto? Józef Wybicki. No, gdzieś dzwoni, ale nie wiadomo, w którym meczecie. Wybicki jest autorem słów. Autor muzyki jest nieznany. Ta pieśń powstała we Włoszech na uchodźstwie, kiedy Polska była pod zaborami. Ha. Można powiedzieć, Żanetko, że też jesteś pod takim zaborem, bo masz męża Austriaka, co? No. Ja. Ale ja się długo opierałam zaborcy. Ta. Na pewno, tak. Heniu, a powiedz, jak ty poznałeś swoją małżonkę? I na dworcu. O. Wysiadłem z pociągu i się od razu zakochałem. O. Taka miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, bo to była pierwsza kobieta, którą zobaczyłem bez burki. No. Kolejne pytanie dotyczy was osobiście. Uwaga. Czy lider opozycji, Grzegorz Schetyna, jest za przyjęciem uchodźców? Tak. Nie. Obie odpowiedzi są prawidłowe. No. Ale niestety nie nacisnęliście przycisków, także bez punktów. Szajse. Proszę nie przeklinać. Uwaga, ręce na przyciski. Dlaczego Wanda nie chciała Niemca? Bo była głupia. Ja tam wolę chłopa z zagranicy. Mój pierwszy mąż był Polakiem i mnie zdradzał. No, harem mu się marzył. Tak jak u nich. No. A czemu wy nie możecie mieć jednej kobiety? Bo kobieta zmienną jest. Wielbłąd! No, na razie idziecie łeb w łeb. Kto prowadzi? No nikt nie prowadzi, tumanie, bo żeś jeszcze dobrze na żadne pytanie nie odpowiedział. Żanetko, proszę go nie obrażać, bo w tym programie nikogo nie obrażamy. Kochani, może teraz przełamiecie tę waszą niemoc. Na kolejne pytanie odpowiadacie oboje. O kolejności decyduje naciśnięcie przycisku. Jeszcze nie przeczytałem pytania. A to nie ma znaczenia, i tak oboje odpowiadamy. Dobrze, czytam pytanie. Proszę wymienić trzy tradycyjne polskie potrawy. Po co nacisnęłaś, skoro on nacisnął wcześniej i wiadomo, że jest pierwszy? Bo chciałam być druga. Dobrze, wymieniamy trzy tradycyjne polskie potrawy, Heniu. I pierogi ruskie. Ryba po grecku. Jak patrzę na Żanetę, kotlet po wiedeńsku. Bardzo dobrze! No? Tak, barszcz ukraiński, karp po żydowsku, a jak patrzę na Henia, to zupka chińska. Świetnie, punkt dla Żanety, punkt dla Henia. Uwaga, kolejne pytanie dotyczy pięknej polskiej tradycji. Co robimy w śmingus dyngus? Lejemy! Tak jest! Punkt dla ciebie, wychodzisz na prowadzenie. Heniu, czy ty już doświadczyłeś tej pięknej polskiej tradycji? Tak! Koledzy mi wielokrotnie robili śmingus dyngus. Tylko ja nie wiedziałem, że to jest polska tradycja. Ja myślałem, że to zwykły wpierdol. Jedźmy dalej. Co miał klapnięte miś uszatek? Panie redaktorze! Takie świsteczko! Nie! Pani Żaneto, przecież chodzi o łóżko!
No pewno, że chodzi o łóżko. Łóżko. Tak, remis po dwa. Kto prowadzi? No nikt nie prowadzi, tłumaczy ci, że remis jest 2-2. Wałęsa, solidarność. Dobra. Heniu, spokojnie. Dowiedzmy się czegoś więcej o tobie. Powiedz, jakie miasto w Polsce zostało twoim domem? Milcz. Przypominam, że w tym programie nikogo nie obrażamy. Milcz! Spokojnie. Spokojnie. Milcz! Uspokój się. Milcz! 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 Mieszkasz w Milczu! Oj, Heniu, poszkul ty polski, bo cię chłopaki dalej będą robić śmigus dyngus. Uwaga, kochani, kolejne pytanie, tym razem filmowe. Polska premiera... Szydło! Nie skończyłem czytać pytania, bambusie! Pan go obraża? Nie obrażam go, w tym programie nikogo nie obraża. Rozumiesz, idiotko? Jedziemy dalej. Tym razem bardzo proste pytanie z geografii. Pociąg do Zakopanego. Nekrofilia. Dobrze. Całe szczęście ostatnie pytanie. Skupcie się, bo ona zadecyduje o zwycięstwie. To jest cytat. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Kto to powiedział? Antoni Macierewicz po odejściu Misiewicza. Ta kolejna zła odpowiedź kończy nasz turniej. Nie ma zwycięzców, nie ma nagród. Na koniec powiedzcie jeszcze, czego was nauczyła emigracja? Ja stałam się bardziej otwarta na cudzoziemców. Super. Nawet jeśli są bambusami. Dobrze. A Heniu, a ciebie? A ja zacząłem szanować prawa kobiet. Brawo. Pomimo tego, że nie są ludźmi. Jak państwo widzą, nasz program jest potrzebny, bo pełni rolę edukacyjną. Aha, przypominam o płaceniu abonamentu. 15 zł, gdy oglądacie TVP i 30 zł, gdy oglądać nie chcecie. Luksus kosztuje! To była formacja Châtelet. Proszę państwa, wiele osób pyta, co znaczy Châtelet, więc za Wikipedią to jest stacja metra, zamek albo małczyk z ekipą. Proszę państwa, a teraz kabaret, jeśli chodzi o nazwy, któremu nazwy zazdrości fiskus. Podobno nawet trwają rozmowy w sprawie przejęcia tej nazwy. Przed wami, prosto z Krakowa, kabaret pod Wyrwij Groszem! W los! Wchodź, nie tłucz, ej! Ej, nie tłucz, jest skobelek do góry i wchodź! Co za kultura walić tak od razu? Z kobelków? Chodźcie, bo tu remont jest taki mały. No. Aha. Witam serdecznie, Telefoniczne Centrum Obsługi Abonenta, Mirosław Śmietala. Aha, aha, dobra. A o co, żeby co? Czy ja mam przyjemność z osobą decyzyjną? Ale o co, że się rozchodzi, o co? A proszę pana, chodzi o numer z końcówką 612. No? I co jest nie tak z tym numerem? Chwileczkę tylko, czy pan Franciszek Hebda? A nie, to Franciszek to jest mój ojciec. No, ale telefon jest mój. Tylko umowa jest na ojca, bo mi komornik na wszystkim siedzi. Ja wie pan co, no bardzo mnie przykro, ale my możemy rozmawiać jedynie z osobą decyzyjną, czyli z panem Franciszkiem, więc sam pan rozumie, no. No to nie wiem, czy se pogadacie. O. No. Ojciec!
Do ciebie, gazu! Na ciebie! Co? Świadkowie Jehowy znowu? Nie! Nie, proszę pana. Nowy wnuczek! Proszę pana, telefoniczne centrum obsługi abonenta Mirosław Śmietana. Bardzo mi miło pana poznać. Czy nic nie ma! Telewizor jest mój, radio jest moje, wszystko jest moje, wąchanie. Ojciec, spokojnie! Ojciec! Co? To nie jest komornik! A kto? Ej, telefoniczne centrum obsługi abonenta, Mirosław Śmietana. Śmietana? Ej, Śmietana, tak. Mam śmietanę. Nie będę od was kupywał żadnej śmietany. W ogóle od was nic nie będę kupywał, chamy złamane. Ale... Ja rozumiem, proszę pana, ale spokojnie. Ja naprawdę niczego nie chcę panu sprzedać. Ja mam do przekazania bardzo ważną wiadomość od operatora. Garki od was kupiłem, cholery. A miał być Grabowski. Mam do przekazania wiadomość! Jaką? Nie mogę powiedzieć! Takich informacji udzielamy jedynie przez telefon! To na cholerę żeście przyłazili! No! Proszę pana, nie odbiera pan telefonów. A ja dzwoniłam do pana 28 razy. A bo ja nie odbieram, kurde. Jak nie, mi się numer nie wyświetla, to nie odbieram. A gdybyśmy się panu wyświetlali, że to my dzwonimy, to pan by odebrał? Tym bardziej bym nie odebrał. I proszę pana, właśnie dlatego się nie wyświetlamy. No. I proszę pana, ja dlatego nie odbieram. Ja kiedyś odbierałem. Ja nie wiem, co to ostatnio odebrałem, nie wiem, co pani dzwoniła, czy koleżanka, no przecież szlag mnie musiał trafić normalnie, bo ja w polu robiłem, gnojówkę wywoziłem, nie? No. No. A ta dzwoni, a pani według gnojów, aby śmierci wszkala, takie mnie nerwy wziąłem, że myślałem, że z gumiotów wyskoczę normalnie. Nie, tatuś? No. 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 Potwierdzam, mamy nawet pisemny zapis tej rozmowy. Proszę bardzo. Jak to macie? Zapis macie z rozmowy? Same rukwy pan rzucał. Co ja rzucałem? To znaczy, wie pan, rzucał pan zupełnie co innego. Ale wie pan, nasz komputer, żeby unikać wulgaryzmów, rejestrując treść rozmowy, zamienia wszystkie słowa, które rozpoznaje jako wulgarne. Komputer sam se takie? Tak, proszę pana, komputer sam zamienia literki w tych słowach. Po prostu przestawia literki w słowach. Dokładnie. I dla przykładu, proszę bardzo, tutaj mamy oryginalny zapis pana rozmowy. To moje? Ta? Tak. Nie wiedziałem, że tak potrafię nawet, no nie? Ale mówię, no tam jest denerwowała wtedy, że... Dokładnie, a tutaj mamy już poprawione i proszę bardzo, jest bez wulgaryzmu. Rukwaciam. Do rukwy nędzy. Po jakiego jucha dzwonisz? Ty stara... Picio. Picio. Dobry jest. Ojciec! Co? Ty stary juchu, ty. Synek, ja mogę już jechać, bo mi się mecz w telewizorze zaczyna. Jechaj, tatuś, jechaj. Nie, jest, halo, stop, halo. Halo, stop, halo, niech będzie jecha! Ojciec! On nie powiedział hände ho, tylko nie jecho. Wróć się jeszcze. Proszę pana, błagam pana, niech pan nie jecho jeszcze, no. Bo musimy przekazać bardzo ważną wiadomość od operatora. No, to przekazujcie, no szybko, bo... Tatuś! Ja też chciałem ten mecz zobaczyć. Nie? Proszę pana, dobrze, tylko najpierw... Najpierw musi pan zadzwonić. A gdzie? Do nas. Na przecież tu jesteście. No tak, proszę pana, ale przecież ja powiedziałem, że takich informacji udzielamy jedynie przez telefon. Ale spokojnie. Promocja, ja panu nawet wybiorę numer ze służbowego. Proszę. A to tatusiowi, bo to... Tatusiowi, na niego, proszę, no. Proszę bardzo. Ojciec, zapytuj, to będziesz dzwonił. Gdzie, po co? Nie wiem. Proszę bardzo. I relaks, oddychamy. Kraina łagodności. Witamy w telefonicznym centrum obsługi klienta. Informacja o rachunku klienta, wybierz 1. Halo!
for English press too. Hello! Gdzie ty się tam? For Polish press tam. Czynek to, co ja mam robić? Kupiłeś sobie telefon, to kombinuj teraz. No, naciśnij tam, no. Naciskam. Wybrałeś tam język polski. Najnowsze promocje, wybierz 3. Najstarsze promocje, wybierz 4. Jeżeli nie interesują cię żadne promocje, nie wybieraj nic. Tatuś, nic nie wybieraj! Nie wybieraj nic! Nie wybrałem nic! Nie wybrałeś nic. Jeżeli jesteś pewien, że naprawdę nie interesują cię żadne promocje, napisz maila pod adres biuro@niechcianepromocje.pl i nie interesują mnie żadne promocje. Jeżeli chcesz połączyć się z konsultantem, wybierz 5. Ojciec, piąteczka! Nie, piąteczkę wciśnij! Wciskam! No! Wybrałeś 3. Coś tu to. Najnowsze promocje. Do każdej umowy zawartej na okres 36 miesięcy dodajemy zapiekankę z pieczarkami gratis. Ojciec, kurde, piątkęś miał wybrać. To żebym wybrał piątkę. Tak, to była piątka. No popatrz, piątka. Czepie ci się ta ręka i takie wybieranie powie. 5. Wybrałeś 4. No i... Najstarsze promocje. Jeżeli interesują cię wyłącznie najstarsze promocje, wyślij SMS o treści zimna zapiekanka pod numer 5445. Słuchajcie, przepraszam bardzo. Tata, ja ci jakieś chyba lepsze okulary przyniosę, bo wy się nie zgadzacie. Synek! Czego? Jak już idziesz, to może byś mi jakieś lepsze okulary przyniósł. Nie wybrano poprawnie żadnej opcji. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Halo! Halo! Panie, ja nic nie słyszę. Wiem, proszę pana, bo się rozłączyło. Muszę panu jeszcze raz wybrać numer. Co? Numer muszę wybrać jeszcze raz! Co się dzieje? Przepraszam, bo to trzeba szybciutko tak, tym paluszkiem tak. Pyk, 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 tu, szóste. Śmietana, nie kiczej mi tu kota, ty. Masz te brązowe. Huh? O kurde, cholera jasno, ile razy ci mówiłem, żebyś nie trzymał okularów w nocniku. No. Te nie są do czytania, te są do dupy. Dzwonisz tam, czy kogoś głupoty? Dzwonię! Piątkę masz ścisnąć! Ja właśnie bardzo przepraszam, panowie macie tutaj toaletę? Nie ma, bo jest... A przycisło. No, tak. No, ty, ewentualnie w szafie jest nocnik ojca, ale... No. Nie wiem. Tatuś! Można by ze szafy skorzystać? No. To ja przepraszam. No. Lewa szuflada. Niech pan se gazetę weźmie. To dobrze. Tylko nie kolorową. Okej. Okay. Bo mało strekam. A dajże tam. No. Się ostatnio na zwierciadle naciąłem. No, mówię. Cię obchodzi, co tam na zwierciadle się naciąłeś? Piątkę wciskaj. Wciskam piątkę. Piątkę wciskaj. Nie mam czasu. Witamy w telefonicznym centrum obsługi. Kurde, piątkęś miał wcisnąć. No to ten wcisnął, no. No, widzisz? A. Ha, hej, ptoka morska. Wybrałeś 6. No i 6. Promocja morska. Pani co, bo ja... W tej opcji możesz korzystać ze wszystkich sieci bezpłatnie. Pod warunkiem, że będą to sieci rybackie. Bo ja bym się odebrał i ja zadzwonię za... Daj mi ten telefon. Daj mi ten telefon, ci mówię! Nie. Synek, byś mi chociaż tę zapiekankę wcisnął, ja głodny jestem. Idź do lodówki, golunkę zjedz. Cholesterol mam. No ta, ty świra mąż. Ty mąż. Wybrałeś 5. Połączenie z konsultantem. No, da się. Aktualnie wszyscy konsultanci są zajęci. Przewidywany czas oczekiwania... Mirek! Kiedy skończysz? Już, sekunda! Przewidywany czas oczekiwania... Już, sekunda.
Witam. Telefoniczne Centrum Obsługi Abonenta. Mirosław Śmietana. W czym mogę pomóc? Śmietana! Wiadomość miałeś mi przekazać, a ja już... wrukwiony jestem. Ja rozumiem, tylko czy ja mam przyjemność z osobą decyzyjną? Chodźcie, trzymaj mnie, bo normalnie ten telefon zaaplikuje normalnie! Ale spokojnie, proszę pana, spokojnie. Ja pytam tylko, czy pan Franciszek Hebda? Tak. Mów mi, Franek! Ale po co pan kłamie? Przecież ja widzę, że to nie pan. A wógno cię to obchodzi. A co znaczy wógno? No. Przestawiłem sobie literki, żeby się wasz komputer nie musiał męczyć. Dobrze, proszę pana, no w takim razie w celu weryfikacji muszę zadać panu kilka bardzo prostych pytań. Nazwisko rodowe babci, poproszę. Moje? Babci, poproszę. Babci, oj, ojciec. Babki nazwisko mi daj. Co? Z domu babki nazwisko. Co? Rodowe nazwisko babki. Jagiellonia. Jagiellonia? Tak. Jagiellonia. Niestety nie zgadza się. W takim razie ostatnia szansa. Imię ojca? Patrzcie tu na mnie. Na mnie się tu patrzcie. Imię ojca potrzebuję. Imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Moment. O, tata, skup. Powiesz, co potrzebuje ojca twojego imię. Lech. Lech? Na pewno? No. Bo to jest ostatnia szansa. No to ja mówię, ostatnia szansa, Lech z Jagiellonią gra, ja wypierdzielam z ja, chodź, cholera jasna, chodź tutaj, wracaj się z powrotem, ojciec, bo się nie wygadamy. No, spokojnie. Rozumiesz? Tak. Ty, ja nie wiem, tyś ty dzisiaj zjadłeś proszki rano? Tak. Chyba do prania. No tatuś, weź się zastanów jeszcze, bo potrzebujemy nazwisko ojca mieć twojego. Jakie nazwisko? No spokojnie, no już, no. A po co mi nazwisko? Ojca, no po co? Nazwisko? No imię, ojciec, imię. Tak samo nazywa jak ja. Nie, ale imię, a to widzisz, pamiętasz ojca? Tak. A, widzisz. No spokojnie, nie denerwuj się, nie czep se, spokojnie. No, pamiętasz imię ojca, no? No. Pamiętasz? Tak. No, dalej. Siku mi się chce. Ojciec, skup się. Kupanie, siku samo. Tata, posłuchaj mnie. Bo ty nie wiesz, o co chodzi w ogóle? Tu się patrz. Kto ja jestem? Patrzcie na mnie. Twój syn Adam. A ty ktoś jest? Ojciec. Rozumiesz to? Kiwaj, że rozumiesz. Syn, rozumiesz? I ojciec. Kiwaj, że rozumiesz. Ale tyś też był kiedyś syn. Boś miał ojca. No, patrzcie na ojca tam. I powiedz mi teraz, jakżeś mówił do ojca, jakżeś był mały? Tatusiu! Poczekaj, to... A ty, mamusie pamiętasz? Mamusia, Anna, cycusia, ja byłeś mamusi, tak? Rozumiesz, mamusia, o, cycusia. Pamiętasz? I powiedz mi, jak mamusia wołała ojca do domu? Całe życie żeś mi zmarnował, ty stary... Nie, to ojciec... Moment, bo ja... Poczekaj moment, bo... Starszy człowiek jest to. Tatuś, a ty jak byłeś mały, dostałeś kiedyś w dupę? Tak. A od kogo? Od ojca. A jak miał na imię? Hieronim. To nie mogłeś od razu powiedzieć? Nie mogłeś wcześniej spytać? Dobra, koniec śmietana zabawy. Podaję imię ojca, mojego ojca. Hieronim. Dziękuję, weryfikacja przebiegła pomyślnie i za chwilę połączę dalej pana... wiadomość, kurde. Za chwilę połączę pana z konsultantką, która przekaże bardzo ważną wiadomość od operatora. Dzień dobry, Bernadeta Ciolik. W czym mogę pomóc? Ciulik! Wiadomość miałaś mi przekazać, a ja przestaję być dżentelmenem już. Szanując państwa prywatność i w trosce o państwa wygodę, wiadomość zostanie wysłana SMS-em. Dziękuję. Jakby to powiedzieć, cóż, z naszej strony to już wszystko, ale czy mógłbym panu jeszcze w czymś pomóc? Ty śmietana, ty mi chcesz pomóc jeszcze? Oczywiście.
wyrypiedalaj stąd! Oczywiście. Wyrypiedalaj, bo jak ci to kochę, to ci komputer nie pomoże. Nawet literek przestawić, jak ci dołożę, ty baranie jeden, brudny ty. Parancie ostatni, jasno, cholera wiem. Śmietano się wylął. Jasny pieronek. Ojciec, chcesz trochę śmietany? Synek? No. A co oni chcieli? SMS-a wysłać. A jakiego? No. O! Przysłali. No to czytaj tylko głośno, bo wiesz, że ja mam kłopoty ze wzrokiem. Uprzejmie informujemy, że za 2 tygodnie mija termin płatności faktury na kwotę 13 zł i 86 groszy. Śmietana! Zapraszam, zapraszam Państwa. Dobry wieczór, tak? Zapraszam Państwa, zwołałem nadzwyczajną radę pedagogiczną, bo musimy omówić nowy kanon lektur. A przepraszam, do których klas? Tu nie ma nic, do której klas czy do której klasy. Nasze społeczeństwo wreszcie będzie ponadklasowe, nie, że są jakieś tam klasy, kasty, sorty. Pani Zarzycka, co Pani teraz przerabia z maluszkami? No ostatnio z maluszkami przerabiam bajkę o brzydkim kaczątku. No to już nie będzie bajki o brzydkim kaczątku. Teraz będzie bajka o cudownym kaczątku. Ja bardzo przepraszam. Pierwszy raz słyszę o takiej bajce. O czym to w ogóle jest? To jest bajka niesłusznie pomijana w kanonie lektur w latach poprzednich, a przecież już Mikołaj Rej dawno temu docenił to dzieło, mówiąc, że Polacy nie gęsi. Aha, w sumie to nawet dobrze, że nie będzie tej o brzydkim kaczątku, bo tam się na końcu okazywało, że to kaczątko to od łabędzia, czyli z nieprawego łoża. No i kłopot był, jak to dzieciom tłumaczyć. No właśnie dlatego zmieniamy ten Andersen wszystko tam, Duńczyk jeden pomieszał. No. Stop! Stop, 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 stop! O. Co tu się dzieje? Panie Bednarczyk, my tu mamy posiedzenie rady. No właśnie. Dlaczego nikt mnie nie poinformował, że to posiedzenie rady się odbywa? No bo pan nie jest członkiem rady. Właśnie, chciałem a propos zapytać, który członek mi podpieprzył efekt moich eksperymentów naukowych? Jakich eksperymentów? Eksperymentów naukowych z pracowni chemicznej. Od razu mówię, że jest to substancja łatwopalna. Może wybuchnąć, a jak ktoś niewprawny spożyje, może doprowadzić do ślepoty. Ja to wyniosłem. Tak bimbrem śmierdziało, że lekcji nie szło prowadzić. A poza tym, jakim prawem pan coś robi po nocach w pracowni chemicznej? Maria Curie też siedziała po nocach i co? 2 noble. Panie Bednarczyk, ja panu przypominam, pana zadanie mi spilnować, żeby w nocy nikt nie łaził po szkole. No to pilnowałem, a na chwilę spuściłem z oczu pracownię i podpieprzyli, no. Najcenniejsze owoce moich eksperymentów. A w ogóle, to słyszałam, że pan tu jakieś indywidua sprowadza wieczorami. Jakie indywidua? Co to znaczy w ogóle? Jakie indywidua? Jacyś obcy faceci się kręcą. O przepraszam, jacy faceci? Kobiety też. Aha. Panie Bednarczyk, kogo pan tu sprowadza? To są, proszę pana, najsłynniejsze osoby z całego świata, z różnych szkół wybitnych. Z Jale. Drugi jest z tego, z Princeton. A i jeszcze są z Uniwersytetu w Oxford. Także to są światowe mózgi, no. A akurat nad ranem widziałam, że oni wszyscy leżeli i byli jak spadwy. Panie Bednarczyk, może miałem pan... wykład. Co pan miał? Wykład miałem, wyłożyłem wszystko, co miałem. Siła argumentów naukowych ich niestety zmogła. Panie Bednarczyk, ja panu przypominam, pan tu jest woźny na pół etatu, a nie Marią Curie, tak? I proszę natychmiast zaprzestać eksperymentów. Proszę pana. Tym bardziej, sam niedawno widziałem, jak pan szedł korytarzem od ściany do ściany. No.
Może pan wytłumaczyć, czemu pan taki kiri był? Takie są koszta, za bardzo się napromieniowałem. Klasyczna choroba popromienna po prostu. Tak się objawia, no co ja poradzę? Panie Bednarczyk, czy może nam pan zdradzić, co takiego w wyniku tych pana eksperymentów chce pan osiągnąć? A jak pan myśli? Jak to no, samo, co Maria Curie. Rad i polmos. Dzięki. Proszę państwa, byli tu już dzisiaj z nami i ponownie na scenie przywitajcie ich gorąco! Kabaret Chyba! Pan nie wyda. Niech mnie pan nie wyda. A dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowi. Ciszej panie. Ciszej panie, coś nas umiłował. Niech pan nie gra. To co mi pan tytuły podrzuca, proszę pana? A tu jest w ogóle chór kościół, to nie można tak przychodzić z ulicy, jak się chce. Co pan tu robi? Sprzed ołtarza uciekam. A sprzed ołtarza uciekam, to dlatego garnitur. A już myślałem, że znowu ci z kasyna naszego księdza szukają. Tego? A czemu pan ucieka w ogóle? Co się stało? Nieważne. Ej, no, brzydka nie jest. To co się stało? No mów pan. Nie powiem panu, to jest prywatna sprawa. Tak? Tak. To ja pana wydam. Pan, którego szukacie, jest na górze. Dobra. Zdyscyplinowana rodzina. To ze strony panny młodej. A, to nie rodzina. No. Zwłaszcza stara. No, to czemu dobra, pan się... Czemu pan bierze ślub? Nie chcę. Co? Czemu ucieka? Czemu pan ucieka? Czemu ucieka? Daj się pierwszy od tego wszystkiego. Bo nie chcę, tak jak mój kolega, no, po ślubie zostać pantoflarzem. A cóż takiego robi kolega, że został po ślubie pantoflarzem? A już 2 lata ani razu nie był na meczu, bo mu żona nie pozwala. Nie, panie, to w domu to teraz lepiej niż na stadionie. Miękka kanapa, chipsy, piwo, telewizor, panie, 80 cali, HDKD, WD, wszystko jest, panie. To, mówię panu ekstra. Ale on jest piłkarzem. To... Aha. Wiedziałem, że dobrze robię, że uciekam. Dziękuję za potwierdzenie. Stój! Młody człowieku, czy wiesz, co stracisz, jeśli teraz stąd wyjdziesz? Ma pan rację. Szanse na udane życie i własną rodzinę. Zadatek. Ale to, co pan powiedział, to jest dobre, to sobie zapamiętam. No. Dobra, panie, bo widzę, żeś pan jest jakiś taki rozedrgany. W ogóle pogadajmy jak mężczyzna z mężczyzną organistą i tego. Czemu wy się w ogóle pobieracie, co? No, wie pan, no. No czemu, no. Bo, no. Kocham ją. W małżeństwie to akurat nie ma żadnego znaczenia. No ja nie wiem, to pan chce, żebym uciekał, czy żebym nie uciekał? No chodzi mi o to, że małżeństwo... Może się ktoś przed ślubem kiedyś kochał w kimś. Może tak było. Może, ja nie wiem, nie znam. Ale najważniejsze, żeby małżeństwo wypaliło, panie, to muszą być jakaś wspólna podstawa, jakiś wspólny fundament, coś, co was łączy, jakaś pasja. Macie coś takiego? Samochody! Samochody! No i to rozumiem... Matko Boska, przecież myśmy mieli zbierać na nowe Audi dla księdza. Dobra. Przed kościołem duży parking.
sam się nie zapełni. O matko. Normalnie bym nie zagrał tego, to by mnie ksiądz po prostu wydziedziczył. Co by... Co? Co się pan wtrąca w prywatne sprawy? Nasze rodzinne z rozmowy, proszę pana. No, a wracając do tego, samochody pan mówił, tak? Samochody. No, panie, taki przykład panu dam. Że małżeństwo, panie, jest jak długa jazda. Czasem na luzie. Częściej na ręcznym. Rzadko ostre driftowanie. No, przepraszam, Audi et Orbi. Włączcie szósty bieg hojności i napęd na cztery koła ofiary. I ktoś się na to nabiera? Ten z Torunia mnie nauczył. Ale to od mojej rodziny pan wyciąga, to miał być na ślub. Dobra, no. dobra. Wie pan, no. Wie pan co? O co chodzi? No ja się w ogóle boję, że mi się w tym małżeństwie po jakimś czasie znudzi samochód i będę chciał wymienić na nowszy. Wie pan co? No owszem, może się tak zdarzyć, rzeczywiście, prawda? Że będzie pan spotykał na mieście kolegów z młodszymi modelami, prawda? No, no, no. Z większymi cylindrami, z lepszym wydechem, ja wiem. Ale nie ma nic lepszego niż jazda samochodem, który się dobrze zna. A kumpel czasem bierze z wypożyczalni i bardzo sobie chwali. Tak? Wypożyczalnie są, proszę pana, ale te pojazdy z tej wypożyczalni, panie, one nie mają przeglądu. Wie, kto to jeździł tym? Wie? Nie wie. No, no niby tak, niby tak, ale no... Coś jeszcze pana trapi, widzę? No, co się stało, no? Dobra. Chodź pan, tylko... tajemnicy. No, co jeszcze? Bo myśmy nawet nie mieli... Czego? Jazdy próbnej. O, odważny pan jest. Ale nic, nawet bączka pan nie zakręcił, nie? No trudno, no. Miałem prenumeratę czasopisma motoryzacyjnego. Nie. To czasopismo to się nie liczy. Nie, ale chodź pan. Ale tak z ciekawości się zapytam, nie? Ten pański behikuł, ile ma na liczniku? No wie pan co? Co? Zero. Z tego, co wiem, mam być pierwszym właścicielem. Z tego, co wiem... Z tego, co wiem... Kto panu tak powiedział, wehikuł? Z tego, co wiem... Panie, no przecież to się nie tak robi, z tego, co wiem. To jak pan nie wie, to pan musi jechać tak. Do kogoś, kto się zna, najlepiej kolega jakiegoś, który ma kanał, prawda? On wjeżdża na kanał, patrzy od spodu, czy tam wszystko się zgadza, czy tam jakiś smaru nie trzeba dokręcić, czy tam rdza nie bierze, panie, czy płynu nie trzeba dolać, czy hamulce nie puszczają, panie, jak tam się wleje... Niech pan przestanie, to jest kościół! No wiem, gdzie pracuję, no co... Przepraszam, zagalopowałem. Chodzi mi o to, panie, no nawet jeżeli zero na liczniku, to panie, nad czym pan się zastanawiasz, no? No przecież to jest rarytas! Zero na liczniku, no gdzie takie coś znajdziesz, no? No na pewno nie w Zielonej Górze. Wiem, co mówię, byłem dwa razy, no. Panie, bierz panu... Powiem panu w tajemnicy, że jak ja brałem swoją nyskę, to panie... Ja tyle na liczniku, żeś panie trzy razy ziemię okrążył. To jeszcze był cofany. Nie. Gdzie pies pan się nie zastanawia, który kierowca by nie chciał po raz pierwszy otworzyć tych drzwi, powąchać tej skóry, podotykać tapicerki. Dobry pan jest. Najlepszy. Powiem panu tak, wyruszam w tą podróż. Go, Forest, go. Hono. No. Jeszcze jedna taka porada od byłego kierowcy rajdowego. Nigdy, ale to przenigdy, nie wolno ci zapomnieć o dacie waszej pierwszej rejestracji. Czemu? Nie pojedziesz. No co? Na pych nie weźmiesz, panie.
Będziesz pan się zastanawiał, będziesz pan kombinował, a jak wsadzisz kluczyk do stacyjki, to usłyszysz tylko... Dziękuję bardzo. Znaczy, Bóg zapłać. Bóg zapłać, Bóg zapłać. Pan zapłać! 500 zł w kancelarii, no. A, panie młody! Panie młody! No, Jezus Maria, no przecież ksiądz mnie wyklnie, no przecież mu nie powiedziałem najważniejszego, no. O. Młody panie! Do jazdy pod żadnym pozorem nie zakładać ogumienia. No pięknie, nareszcie czysto w tej szkole, no cudownie, jak na przyjazd teściowej. A wiecie, czym się różni teść od teściowej? Tym, czym wizyta od wizytacji. Ja się nie boję teściowej, ja tylko ją szanuję. Ja tylko ją szanuję, nic więcej się nie boję. Z tym dyrektorem właśnie, on mi uratował życie kiedyś. On mi uratował życie. Jego teściowa miała przeprowadzkę. I ja go prosiłem o urlop i on mi nie dał. Każda sytuacja ma awers i rewers. Przed państwem kabaret rewers. No gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Miałeś tylko coś na kolację kupić, a pewnie coś przymierzasz. No tu się w sąsiedniej kabinie też śmieją, tak? Tak, no spiesz się tam, jedź, dzwoń. Słuchaj, twoja mamusia zaraz tu będzie. Ja ją wpuścić mogę, ale o czym ja będę z nią gadał? No, bo o sobie bym nie chciał. Co wymyśl coś? Dobra, wymyśliłem. Da mi tą wazę, co od niej dostaliśmy, rozbiję, powiem, żeby układała, powiem, że to puzzle 3D. O, już pewnie jest. No spiesz się tam, jedź, dzwoń, trąb, no. Spiesz się tam, no. Spiesz się. Otwarte było, to weszłam. Czekaj, jakaś kobieta przyjechała, to muszę kończyć. Czekaj. Przepraszam, nie wiem, w jakiej pani sprawie, ale nie teraz. Do widzenia. Co? Nie poznajesz? Chętnie poznam, ale nie teraz. Do widzenia. Nie poznajesz mnie, gamoniu? Ty tylko nie gamoniu, bo tak teściowa do mnie mówi. O, właśnie. I dobrze, że nie poznałeś. Tu se zrobiłam, a co? I teraz mam? Mamusia? Co, mamusia? Jest tam w środku? Jest i ma się zajebiście. Szatan przybrał postać pięknej kobiety. Uważaj, Stefan. Kawy mi zrób. Rozpuszczalna? Po turecku, zapomniałeś, gamoniu, nie będę innego świństwa piła. A może jakiegoś winka? Stop, co ja gadam? A Anulka gdzie? Jedzie tu, w korku stoi. O, nie wyszłaby za ciebie, nie musiałaby w korkach wystawać. Ale czemu takie zmiany bez uprzedzenia, bez żadnych konsultacji? No? A kogo miałam pytać? Ciebie? To przecież jakieś duże koszty musiały być. O, niezły samochód można by za to kupić. No, a nasz ma już 10 lat. A dla kogo miałam trzymać? Przecież wnuków nie ma, gamoniu. Nie ukrywam, że liczyliśmy na mamusię. No, jedyne, co należy podziwiać, to kunszt chirurga plastycznego, biorąc pod uwagę poprzednią wersję. Dawno mamusia zrobiła ten tuning? Ach, dopiero co, wszystko jeszcze świeże. Ale normalnie szapoba, no niesamowite. No, mamusia zagięła czasoprzestrzeń. Przepraszam. Proszę. Halo, co tam, sąsiedzie? Nikt nie przyjechał, teściowa przyjechała. Żadna młoda dupa, teściowa. Teraz po co teraz? Wiertarkę oddać? Rok prosiłem, żeby oddał i nic, tak? To dzisiaj nie, nie. Niech jeszcze sąsiad potrzyma. Wódki też się nie napije. Do widzenia. Powiedziałeś, że nie? Ja tam bym się wódeczki napiła. A ten sąsiad to jakieś ciacho? Ta, piernik. Ale za stary dla mamusi. Z wyglądu ojcem mamusi mógłby być. Poza tym pijak z wódką po sąsiadach chodzi. A
co w tym złego? Wiesz, teraz jak się odmłodziłam, to tak mnie nosi, że gdzieś bym poszła, kogoś poznała, zaszalała. No i do czego to jeszcze doprowadzi? Co, mamusia teraz taka młoda, głupia, gdzieś pójdzie i co? I może jeszcze w słoneczko zagra, co? I jeszcze może się ten, Bobas się może pojawi. Od ciebie się wnuków nie doczekałam, gamoniu. Ale jaka to by była ze mną relacja? Jaka to by była ze mną relacja, co? Co? Szwagier? Szwagier? Co ja będę, kurwa, szwagra przewijał? Ze szwagrem się pije, a nie, co ja przyjdę do niego, powiem: cześć, szwagier, mam kaszkę i bebiko. A on powie: dawaj kaszkę, bo po kolorowej mnie łeb boli, no. No wszystko mamusia rozpieprzyła. Nie marudź, gamoniu. Powiedz mi lepiej konkretnie, jak się zakłada profil na Insta? A po co? Faceta se znajdę. Wyjadę se z nim do Ciechocinka. Jeszcze w zeszłym roku turnus w senatorium wykupiłam. Po tężniach pochodzę, pełną piersią pooddycham. Inhalować się tam będę z nim. Chcę, mamusia, do nieszczęścia doprowadzić. Przecież jak w tym Ciechocinku ci emerycie mamusia zobaczą w kąpieli błotnej, to im się rozruszniki serca poprzepalają. Taką mam nadzieję. Koleżanki z kółka rażącowego od mamusi się odwrócą. Gertruda, Józefina i Wiktoria. A to niby dlaczego? Jak niby dlaczego? O czym mamusia będzie z nimi teraz rozmawiać? Co? Co? Makijaż permanentny? Tipsy? Jak one nie odróżniają chipsów od tipsów? Co? Mój pierwszy raz? Jak one mają za sobą ostatni raz? No wszystko mamusia rozpieprzyła. Oj, nie marudź już. Dobrze. Zostanę u was na kilka dni. Na kilka dni? Wie mamusia, co jest najgorsze? Że mi to nie przeszkadza. Pójdę, rozpakuję się. No. Jak tak dalej pójdzie, to my się przestaniemy ze sobą kłócić. A ty też byś coś zrobił ze sobą? Wziął się za siebie. Robię. Na siłownię chodzę. A co ty tam robisz? Sprzątasz? Nie. Ciężarek podnoszę, sprężynę rozciągam. No nie wierzę, gamoniu. O kurwa. Co? Co jest? Mamusia wróciła! Proszę państwa, bardzo się cieszę, że doszliśmy do etapu, że tak naprawdę nie musimy występować. Proszę państwa, każda szkoła póki co ma jeszcze swojego dyrektora, do którego można pójść, porozmawiać, pożalić się, ustalić co ważne, a co nie. My w branży kabaretowej też mamy takiego swojego dyrektora, a można bardziej powiedzieć mentora. Przed państwem ponownie Stanisław Tym. Pytają mnie często, co będzie z Polską. Odpowiadam, nie wiem. Ale wiem, kto wiedział, co będzie z Polską i to dawno wiedział. Marian Hemar, wspaniały polski pisarz, poeta, autor tekstu. W 1942 roku, w środku wielkiej, okrutnej wojny, w Londynie siedząc, wiedział, co będzie z Polską dzisiaj. I przepowiedział to w wierszu pod tytułem Kawał i morał. Wyjątek tego wiersza chciałem państwu powiedzieć. Wezwano spadochroniarza. Hop! Jak z obrazu Kossaka. Czołem sporczni. Słuchajcie, sprawa jest taka. Wy lecicie nad ranem maszyną przygotowaną. Wyskoczycie z maszyny punktualnie o 6 rano. W obrębie 10 kroków od miejsca wylądowania znajdziecie rower. Na nim dokonacie zadania. Zadanie jest w tej kopercie. Otworzyć tuż przed skokiem. Rozkaz. Rzekł spadochroniarz z zadowoleniem głębokim.
Wystartowali w nocy, gdy dochodziła szósta, otworzył kopertę z zadaniem. Koperta była pusta. Widocznie przez roztargnienie ktoś kartki do niej nie włożył. Wyskoczył, pociągnął za sznurek. Spadochron się nie otworzył. Szarpnął raz, drugi. Na nic. Wtedy w rosnącym pędzie pomyślał z żalem, psia krew. Roweru też pewnie nie będzie. Proszę państwa, Stanisław Tym! Wielkie brawa dla Stanisława! Proszę państwa, Stanisław tym dwa tygodnie temu obchodził 80. urodziny. Wielkie brawa dla...